ostatni sezon Tajemnego Planu, w sensie regularnych wykładów Tajemnego Planu, bo też została nam jeszcze tylko i wyłącznie jedna księga, czyli Księga Objawienia. Na początek się pomodlimy i na początek dzisiejszego spotkania i w ogóle całego tego sezonu, ponieważ on w całości, jak to już wielokrotnie zapowiadaliśmy, będzie poświęcony Księdze Objawienia, no bo jak mówię, już nic więcej nie ma. Oczywiście dostawałem pytania, czemu się nie mogliśmy z Księgą Objawienia zmieścić wcześniej i teraz dosłownie ktoś mi tak powiedział i teraz będziesz rozciągał na 12 odcinków. Ja to musiałem bardzo delikatnie, jak na mnie, ale dosyć gęsto wytłumaczyć tej osobie, że to, że my się w ogóle zmieścimy w 12 wykładach, wynika tylko z tego, że wiele tematów już wcześniej poruszyliśmy. Dzisiaj będę mówić o jednym z takich tematów, ale chociażby zupełnie osobno, przypomnę wam, zanim w ogóle wejdziemy w cały ten sezon, zupełnie osobno zrobiliśmy w paru wykładach, teraz nawet nie pamiętam w ilu, zrobiliśmy temat Antychrysta, zrobiliśmy temat czterech jeźdźców Apokalipsy, tak? Więc chociażby dzięki tego typu zagraniom naszym profesjonalnym w przeszłości możemy teraz w 12 wykładach się sensownie przyjrzeć wstępnie Księdze Objawienia. Pomódlmy się, a podstawą do tej modlitwy będzie rozdział pierwszy, trzeci werset Księgi Objawienia. Oczywiście, rozdział pierwszy, werset trzeci. W ramach modlitwy Grażynce się włączył GPS. Niech żyje. Więc czytamy w tym wersecie, kochani, błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Ja już pomijam w ogóle fascynujące zagadnienie związane z tym, jak wyjątkowa jest Księga Objawienia także pod tym względem, że jest nią związana specjalna Boża obietnica. Jest związana z czytaniem tej księgi i ze słuchaniem czytania tej księgi, słów proroctwa tej księgi. Nie ze słuchaniem interpretacji, nauczania i tak dalej, ale dosłownie z samym czytaniem tej księgi i z czytaniem jej na głos i słuchaniem słów proroctwa, które są zawarte w tej księdze. Pamiętam, że raz czy drugi miałem taką rozmowę, że ktoś mnie tam zapytał, jakie są tam porady na stanie się szczęśliwym. Możesz komuś mówić, że Pan Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu i tak dalej. Wszystko gra. Ale pamiętam, że kiedyś z kimś tam rozmawiałem i mi powiedział, czy nie ma jakiegoś prostszego jeszcze sposobu. Powiedziałem mu, żeby sobie przeczytał Apokalipsę i wtedy skończyła się nasza rozmowa. A naprawdę tu jest tak napisane. Błogosławiony, czyli szczęśliwy jest ten, kto czyta słowa tego proroctwa i także ci, którzy słuchają słów tego proroctwa. Również, zwracam wam uwagę, nie tylko ci, którzy czytają i słuchają, bo tu rzeczywiście myślę, że reakcja tamtej osoby była dość zdrowa, bo do niego szybko dotarło, że tu nie chodzi tylko o magiczne czytanie, jak niektórzy, wręcz takie nauczania słuchałem, takich nauczeń słuchałem paru, że radość i szczęście przynosi człowiekowi, zwłaszcza szczęście przynosi samo czytanie Księgi Objawienia. No nie. Czytanie, a następnie zachowywanie tego, co się przeczytało, a co tutaj zostało przez apostoła z poruczenia pańskiego zapisane, bo czas jest bliski. Amen? Jest to jasne? I teraz to jest podstawa tej naszej modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za ten ostatni sezon Tajemnego Planu naszych spotkań. Niekoniecznie w ogóle koniec naszych spotkań, ale że to dzieło, którego się 7 lat temu podjęliśmy, studiowania wspólnie Biblii, stworzenia stosownych, głębokich, odpowiednio rozszerzonych wprowadzeń do każdej księgi w Twoim Słowie, do najważniejszych zagadnień w Biblii. Dzięki Ci, Panie, że nas doprowadziłeś do tego momentu, w którym to już jest ostatni sezon takich regularnych wprowadzeń do wszystkich ksiąg w Biblii po kolei. Dzięki Ci, Panie, że Ty na samym końcu tego naszego studium, bo na samym końcu swojego słowa zostawiłeś nam taki skarb, jakim jest Księga Objawienia.
Dzięki Ci, Panie, za to, że my teraz możemy przez tych 12 najbliższych spotkań wsłuchiwać się w to słowo, które kazałeś tu zapisać. Daj tylko, abyśmy wsłuchując się w to słowo nie tylko napełniali się informacjami, ale żeby każde Twoje słowo, które usłyszymy, zamieniało się w naszym życiu w owoc. Panie, wszystko cokolwiek, które jest powiedziane w Twoim proroctwie, oznacza nie tylko jakieś wieści, które Ty nam zdradzasz na temat przyszłości, jakieś szczegóły tego, co ma nadejść, ale każde Twoje słowo, w którym Ty prorokujesz, Panie, woła też nas, nasze serca, do konkretnych postaw. I teraz, kiedy my w ten ostatni sezon tajemnego, regularny sezon tajemnego planu wchodzimy, Panie, jeszcze raz prosimy Cię, daj, aby nawet ta prorocza księga wciąż była dla nas chlebem i wodą i winem pełnienia Twojej woli. Aby ona była dla nas inspiracją i umocnieniem, aby ona dla nas była pokrzepieniem, pouczeniem, ale też siłą rosnącą w nas. Abyśmy nie tylko, Panie, przyjmowali słowa wypowiedziane w Twoim duchu, ale byśmy przez słuchanie tych słów wciąż mogli się wypełniać Twoim duchem. Daj, Panie, żebyśmy studiowali to Twoje słowo nie tylko intelektem, nie tylko duszą, której intelekt jest władzą, ale też całym naszym duchem, Panie, i sercem. Abyśmy nie tylko rozumem, ale modlitwą, Panie, całą Księgę Objawienia studiowali. Tak, jak zawsze chcemy studiować całe Twoje słowo, ale zwłaszcza tę Księgę. Ty, który jesteś, Panie, pierwszym, najważniejszym, głównym autorem tej księgi, objawiaj w nas swoją wolę, objawiaj w nas samego siebie. Ty, który powiedziałeś, że przyjdziesz do nas w Duchu Świętym, ze swoim Ojcem i będziesz w nas zamieszkiwać. Przyjdź do nas, do każdego z nas. Do całego Kościoła, który razem z Duchem woła, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Wiemy, że na końcu czasów przyjdziesz po nas, aby nas pochwycić, aby nas przemienić na obłokach, aby tych, którzy będą martwi, aby wskrzesić z martwych. Panie, ale teraz w Twoim Słowie przychodź do nas, prosimy Cię. Przychodź do nas w swoim Słowie i przemieniaj nas tak, abyśmy coraz bardziej w tym świecie my Ciebie przypominali, Twoim światłem świecili, owoc smaczny Twojemu podniebieniu przynosili. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata. Amen. Księga Objawienia. Kochani, normalnie zaczynamy, wiecie, każde nasze studium od takiego rzeczowego przygotowania tematu, tak? Czyli kto jest autorem danej księgi, kiedy ona została napisana, gdzie, jaki jest cel, jaki jest plan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, Księga Objawienia jest tak wyjątkowa i jednocześnie była na różne sposoby przedziwnie, tak wyjątkowo w historii traktowana, że zanim my sobie zrobimy studium, dopiero za tydzień, na temat tego właśnie, kto jest autorem i tak dalej, bo tu na każde z tych pytań nie, wydaje się, że istnieją oczywiste odpowiedzi, ale ich nie ma. Na przykład, zobaczcie, jak mamy otwartą UBG, tak od samego początku, jak brzmi tytuł tej księgi w Biblii? Objawienie świętego Jana Apostoła. Zgadza się? A jak następnie brzmią pierwsze trzy wyrazy tej księgi? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg dalej. Tak, ale tak? Dlaczego ta księga jest więc nazywana przez wieki księgą objawienia Jana Apostoła, kiedy jej tytuł brzmi Objawienie Jezusa Chrystusa? Co się dzieje? No, z czego to wynika, my sobie też w pewnym momencie o tym powiemy. A więc tu nie ma, rozumiecie, na każde z tych pytań, na które wielokrotnie wielu teologów odpowiadało, prawie zawsze jacyś inni teologowie mówili, że ta odpowiedź jest niewłaściwa, masa kłótni itd., itd. A więc zanim my tam przejdziemy, wobec tej niezwykłości, jaką stanowi Księga Objawienia, potrzebujemy sobie na początek dzisiaj ustalić zasady interpretacyjne, zasady czytania, tak? Kiedy ja je przedstawię, ktoś się może z nimi w ogóle nie zgadzać, to jest dla mnie jasne, ale kochani, chciałbym też, żeby, bo być może ktoś, wiecie, dzisiaj właśnie pierwszy raz
jak będzie nagranie z tego spotkania sobie odsłuchiwać czy oglądać, może to będzie pierwsze jego zetknięcie się z kanałem, wiecie, Tajemny Plan, tak? Z tego rodzaju studium. I on nie będzie wiedział, co się dzieje, więc niech się na początku dowie, jaki punkt widzenia, jaką perspektywę przyjmujemy, jakie podejście teologiczne, żeby później nie musieć się orientować dopiero, wiecie, 10 godzin później, że zaraz, to ja nie wiedziałem i tak dalej. Od razu dzisiaj sobie wyjaśnimy wobec różnorodnych rozmaitych możliwości podejścia teologicznego do Księgi Objawienia, jakie z całą pewnością odrzucamy. Jeszcze raz mówię, ktoś się może z tym nie zgadzać, ale jeszcze raz, ja nie będę, nie będziemy, w ogóle nie mamy czasu na to, żeby go poświęcać na wszystkie możliwe podejścia. Zwłaszcza jeżeli osobiście uważam, że wiele z nich jest po prostu błędnych i się kupy nie trzymają, kiedy się czyta Księgę Objawienia. A więc dziś całe nasze spotkanie poświęcimy ustaleniu zasad interpretacyjnych. Tak? Jeszcze raz, dlaczego? Bo Księga Objawienia jest absolutnie wyjątkowa. Ja tylko na wstępie dzisiaj, teraz wrzucę wam parę takich wyjątkowych faktów, zwrócę wam na to uwagę. Być może będziecie chcieli sobie sami wobec tego, co teraz powiem, sobie te kwestie prześledzić, przestudiować, bo ja im specjalnie czasu nie będę poświęcać, tak? Ale sobie wypisałem tak po prostu dla przykładu. Dzisiaj inne notatki przygotowywałem, ale tak sobie myślę, dobra, jakbym miał tak komuś powiedzieć pierwsze z przykładu takie rzeczy, które wyróżniają Księgę Objawienia, okej? Po pierwsze, zauważcie, że to jest jedyna księga w Biblii, która jest napisana z odwrotnej perspektywy od samego początku niż wszystkie inne księgi w Biblii. Nie? Znaczy, jak to z odwrotnej perspektywy. Bo perspektywę zaznacza Księga Rodzaju. Nie? W Księdze Rodzaju najpierw widzimy ludzi, którzy są w pełni łaski, a potem wypadają z tej łaski i to dosyć tak skutecznie, tak, że grozi im śmierć wieczna i potępienie wieczne, co rodzi problem głównie Bogu, który próbuje jakoś ratować ludzkość. I potem cała Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, jak i cała reszta Biblii pokazuje zapowiedzi, jak będzie ten problem rozwiązany oraz pokazuje, jak ten problem jest rozwiązywany. To jest jasne, co ja teraz mówię? I nawet jeżeli później my już mamy po krzyżu napisane księgi typu listy, Ewangelie i tak dalej w Nowym Przymierzu, nadal, rozumiecie, perspektywa jest taka, dobrze, to już jest załatwione, ale cały czas to jeszcze nie jest koniec tych rzeczy, które zapoczątkował upadek ludzi, tak? Czyli my już jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni, zbawieni, tak? Ale jak list do Rzymian mówi, zbawieni jesteśmy w nadziei. Dlaczego? Bo wciąż jeszcze funkcjonujemy w ciałach cielesnych. Dopóki funkcjonują ciała cielesne, wciąż w świecie funkcjonuje grzech, który się zaczął od upadku pierwszych rodziców. No amen. To, że ten problem jest rozwiązany, nie zmienia faktu, że nadal musimy się z nim zmagać. Tak? Czyli mamy problem, mamy zapowiedzi jego rozwiązania, mamy jego rozwiązanie, a teraz mamy historię, jak to rozwiązanie my jako Kościół aplikujemy. Ale wciąż jest, rozumiecie, zmaganie się z problemem, który powstał zaraz po tym, jak Bóg stworzył świat. Z punktu widzenia w pierwszych trzech rozdziałach Biblii jest to opisane. Zgadza się? Tymczasem, zwróćcie uwagę, Księga Objawienia od samego początku pokazuje zupełnie inną perspektywę. Tak? Mówi i teraz zupełnie inną, ktoś powie, no będziemy sobie jeszcze więcej o planie Księgi Objawienia mówić, ale to jest zupełnie inna perspektywa. Ona od razu na początku Księga Objawienia, jak sobie zobaczycie pierwszy rozdział, od razu mówi o nas i to jeszcze, wiecie, pisze to człowiek, który wciąż jeszcze sam jest na wyspie Patmos, jest poddany poważnemu cierpieniu. Będziemy sobie, mówiąc o autorze Księgi Objawienia, mówić także o Janie Apostole, co on robił na tej wyspie Patmos. Wiecie, wiele tych źródeł historycznych, którym w miarę możemy ufać, ludzie typu Ireneusz piszą, co on tam robił na tej wyspie Patmos. Tak? On tam na tej wyspie Patmos po prostu nie był na wycieczce, tylko został tam zesłany na ciężkie roboty w kopalniach, w których tam coś tam, nie będę teraz tej historii przecież opowiadał, tak? Ale on tam ciężko pracował w kopalniach, w takim, wiecie, obozie pracy jakby dla, nie wiadomo czy tylko dla chrześcijan, ale w każdym razie tam Jan trafił. A więc jest poddany cierpieniu, jest poddany, ale nawet w tej sytuacji on przedstawia siebie, wszystkich nas w obliczu skończonego dzieła krzyża jako kogo? Zobaczcie rozdział pierwszy, szósty werset. On uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzicie to, nie?
A najlepiej tą zupełnie, rozumiecie, odwrotną dynamikę. Wszędzie w Biblii jest pokazane człowiek, który miał łaskę i ją stracił. Człowiek w stanie doskonałości, a następnie upadek. Człowiek zmagający się ze swoim grzechem, ze słabością, ze śmiercią, z szatanem i z możliwym piekłem, które na niego czyha. Księga Objawienia jest pierwszą, która dokładnie ma odwrotny... rozumiecie, ona cały czas pokazuje perspektywę nieba, perspektywa ludzi, którzy człowieka, Jezusa Chrystusa, ludzi, którzy mu już tam towarzyszą, świętych, którzy już są w niebie, perspektywę ich jako pewnych szczęścia wiecznego, wracających na ziemię, nie po to, żeby jeszcze coś rozwiązywać, ale żeby wreszcie zaprowadzić nowy porządek. Tak? Więc rozumiecie, jeżeli cała reszta Biblii, że się tak wyrażę, historii biblijnej rozpoczyna się w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale, symbolicznie powiedziałbym w wersecie 24. Otwórzmy go sobie, żeby go przeczytać. Może w wersetach 23 i 24. Tak? Jahwe Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, kogo? Adama. Czyli ludzkość całą, bo Adam oznacza całość ludzkości, tak? Zresztą no wtedy cała, to była Adam i Ewa, to była cała ludzkość. Więc Jahwe Bóg wydalił człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony. Po co? Uważajcie na to. Aby strzegły drogi do drzewa życia. Rozumiecie? Wszystko się zaczyna od drzewa życia, które przez ludzkość zostało utracone. Ludzkość zdradziła owoc drzewa życia na rzecz owocu z drzewa poznania dobra i zła. Amen? I cała reszta historii, ponieważ Bóg tego nie chciał dla ludzi. On powiedział wręcz, drzewo poznania dobra i zła to jest trucizna. Nie jedz z tego drzewa. Jedz zawsze z drzewa życia, bo ja chcę, abyś żył, człowieku, moja córko, mój synu, na zawsze, tak? Ale ludzie to stracili, więc to jest perspektywa, tak? Cherubiny strzegące drogi do drzewa życia, żeby ludzie nie wiedzieli, gdzie drzewo życia jest, żeby nawet jak się dowiedzą przez jakąś formę gnozy, żeby nie byli w stanie tam wejść, żeby nie mieli mocy żyć wiecznie. Dlaczego? No bo w stanie, w jakim się znaleźli, nieposłuszeństwa Bogu, nienawiści, która za chwilę zaczęła przynosić owoce, pamiętacie Kaina i Abla, i tak dalej, tak? Grzechu wszelkiego rodzaju Bóg stwierdził, w takim stanie nie możecie żyć wiecznie. Dlatego, jeżeli poznaliście zło, to nie możecie żyć wiecznie. Niemniej, ja chcę, abyście byli żywi na wieki, więc jak sobie poradzimy ze złem? To jest cała reszta Biblii, tak? A zauważcie, jaka jest perspektywa Księgi Objawienia, tak? Już w Księdze Objawienia, zaraz na początku, który jest specyficznym początkiem, ponieważ pierwsze 3 rozdziały to są listy do kościołów, zanim zacznie się właściwe prorokowanie w Księdze Objawienia, ale już w 2 rozdziale, zobaczcie, w 7 wersecie, tam, gdzie się zaczynają obietnice dla wszystkich, którzy zwyciężą tak jak Jezus zwyciężył, dzięki wierze w Niego. Pierwsza z obietnic, która się pojawia, a więc otwarcie listy obietnic, które się tyczą łącznie wszystkich, brzmi, kto ma uszy, niech słucha. To jest 2 rozdział, 7 werset Księgi Objawienia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów, temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Amen? I zauważcie, jak się kończy Księga Objawienia, to jest 22 rozdział Księgi Objawienia, werset 2, a kiedy jest opisane Nowe Jeruzalem, niebieskie, rzeka wody życia, ale mamy w 2 wersecie napisane, pośrodku rynku tego miasta, po obu stronach rzeki, rosło drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście tego drzewa służą do uzdrawiania narodów. To jest werset 2 i jeszcze werset 14. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewo życia i aby weszli przez bramy do miasta. Nie? Czyli widzicie, perspektywa całej Biblii, jaka się otworzyła
albo zamknęła, w zależności od tego, jak na to patrzymy. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju to jest perspektywa zamkniętej drogi do raju, ok? Księga Objawienia to jest perspektywa otwartej drogi do raju, tak? W środku którego stoi drzewo życia, które tak już zupełnie na marginesie rzucam wam taki temacik, bo wiem, że są tu niektórzy pasjonaci i może będą chcieli go, ten temat rozwikłać. Pamiętam kiedyś, dawno temu, jak ja tam sugerowałem, że być może drzewo z Księgi Pieśni nad Pieśniami, czyli jabłoń, może jednak symbolizuje i odnosi się jakoś swoim rodzajem do drzewa życia z raju, więc zasugerowałem, że to jednak może być jabłko. Nie? Na co akurat myśmy rozmawiali na ten temat z profesorem od hebrajskiego, ale przysłuchiwał się nam ktoś inny od żadnego języka, tylko po prostu teolog nowotestamentowy. Ja mówię, że to powinna być jabłoń, nie? A on mówi, no nie, bo przecież Biblia mówi wyraźnie, że to nie jest jedno gatunkowe drzewo. I myśmy we dwóch tak spojrzeli na niego, że co w ogóle, jak to jest dziesięciogatunkowe? On mówi, nie, 12. No i nam otworzył dokładnie ten werset. Zobaczcie, jest wyraźnie powiedziane, 22 rozdział, drugi werset. Zobaczcie, czytałem go dopiero co przed chwilą. Niektórzy teraz widzę, że pierwszy raz na oczy to widzą. Nie? Jeszcze raz zobaczcie, co tu jest napisane. Drzewo życia przynoszące owoc 12 rodzajów. Więc to nie mogą być tylko jabłka. Jabłka, gruszki, granaty, śliwki, pomarańcze. I co tam jeszcze? No nie wiem. Nektarynki. Musi być ambrozyjki. No i jakieś tam, coś musi być tam wyjątkowego. Nie? Drzewo życia przynosi owoc 12 różnych rodzajów. Zdumiewające. Oczywiście, że tak musi być, bo 12 jest konkretną liczbą, konkretną rzecz oznaczającą, ale nie dzisiaj się będziemy tym zajmować. Niemniej, jakby ktoś chciał zgłębić temat drzewa życia i co to znaczy, że przynosi owoc 12 rodzajów, no to jest genialne studium, mówię wam, genialne studium, jak się podejmie temat owocu. Owoc w Biblii jest zawsze owocem miłości lub życia. Nie? Jest zawsze w związku z tym owocem ducha, który rozlewa miłość Ojca w naszych sercach i który daje życie. Więc teraz zobaczcie, ile się tematów tutaj otwiera. Nie? Na przykład list do Galacjan, ale nie tylko. Kochani, więc to jest pierwsza rzecz, tak? Zupełnie inna perspektywa. Kolejna, ja teraz nie pamiętam, jak się ten to był któryś tam z wybitnych, starożytnych, pierwszych ojców Kościoła, tak zwanych, ludzi, którzy o Biblii pisali, ale nie pamiętam, który to był. Stawiałbym na papiasza, ale nie pamiętam, mogę się mylić. Jeżeli ktoś z was wie, to albo niech mi teraz, znaczy za chwilę powie, albo nie wiem, niech napisze w komentarzach na YouTubie, tak? Bo naprawdę nie pamiętam. Ale w każdym razie któryś z nich powiedział, że Księga Objawienia jest pieczęcią całej Biblii. Nie, że ją zamyka, tak? Ale, że ją, w sensie, że ją że zamyka zrozumienie Biblii, ale że jest jakby zrobiona z laku, którego składniki są wyciągnięte z wszystkich innych ksiąg biblijnych, tak? I z tego laku, z różnych ksiąg wyciśniętych, wosków, olejów i tak dalej, Grażynka, olejów, Bóg zrobił taki specjalny lak, na którym odcisnął specjalnym pierścieniem znak swojej miłości, i to jest właśnie Księga Objawienia. Co miał na myśli tamten autor? Otóż miał na myśli, że Księga Objawienia jest zupełnie wyjątkową księgą, autonomiczną i tak dalej, tak jak pozostałe księgi w Nowym i Starym Testamencie, a z drugiej strony w zasadzie w całości jest skonstruowana z cytatów, odniesień, paralelizmów i tak dalej, które pochodzą albo nawiązują do innych fragmentów Biblii. A więc tworzy swój, rozumiecie, Księga Objawienia, swój autonomiczny przekaz, ale jednocześnie on się składa jakby, wiecie, no to jest tak, jakbyście znaleźli jakiegoś genialnego DJ-a dzisiaj, który by wziął 500 najlepszych utworów wszechczasów i z nich skompilował jeden nowy, który by brzmiał jak żaden z tamtych 500 utworów. Ma to sens? To jest Księga Objawienia i w tym sensie chodziło o tą pieczęć całej Biblii. Grzegorz z Nysy, bo tego to już pamiętałem, inną rzecz genialną powiedział,
która, wiecie, możemy ją puścić mimo uszu, ale pomyślcie, nie? Bo on miał na myśli parę przynajmniej znaczeń. Pomyślcie więc nad tym. Grzegorz Nessy powiedział, że Księga Objawienia to jest ostatnia księga łaski. Pomyślcie. Ostatnia księga łaski. Co to znaczy? No, chociażby odnosi się do chronologii pewnej dziejów, czyli ona dokładnie opisuje koniec czasu łaski, roku jubileuszowego, o którym Jezus czyta w 4 rozdziale choćby Ewangelii Łukasza, czyta w synagodze, otwiera księgę Izajasza i zatrzymuje się tam, żeby zaznaczyć, że trwa teraz czas łaski, rok jubileuszowy, rok łagodności Bożej miłosierdzia Pańskiego, ale on się w pewnym momencie skończy. Okej? Żadna inna księga, tak jak Księga Objawienia, nas nie zderza z tym faktem. Okej? Oczywiście ludzie mówią, zaraz, ale to jest najlepszy wyraz miłości, że my doświadczamy łaski. Pomyślcie. Nie? Ponieważ jeżeli my tak myślimy, to możemy nie zrozumieć w ogóle Księgi Objawienia, a Grzegorz Nessy świetnie to rozumiał. To jest ostatnia księga łaski, po której miłość będzie jeszcze lepiej objawiona niż przy pomocy łaski. Zwróćcie uwagę, łaska jest piękna, jest wspaniała, ponieważ demonstruje Bożą hojność, wspaniałomyślność i tak dalej, ale w obliczu czego? W obliczu grzechu i zła. Okej? Okay? A teraz wyobraźcie sobie świat, w którym łaska jest niepotrzebna. Dlaczego? Bo już nie ma zła w żadnym jego objawie. To wtedy co? Wobec czego Bóg ma być łaskawy? To wtedy co się dzieje? Wtedy doświadczamy pełni dojrzałej Bożej miłości. Tak? Tego, co Biblia nazywa królestwem tysiącletnim i wiecznym, czyli samo udzielaniem się Bożej władzy. Właśnie jak Jan mówi, staliśmy się królami i kapłanami, współkrólami z Jezusem i współkapłanami z Chrystusem. Ale zauważcie, miłość w pełni Bożego prawa i sprawiedliwości może się wreszcie wyrazić bez konfrontacji takiego czy innego rodzaju ze złem, bo zła już nie ma. Panuje tylko i wyłącznie Boże prawo i Boża sprawiedliwość. Teraz zauważcie, jako wyraz miłości. Zauważcie, dla nas, dopóki my żyjemy w czasie łaski, zauważcie, jak niedobrze kojarzymy prawo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Gdy tymczasem Pan sam jest prawem, ale kiedy my Go znamy, jaki On jest, dlatego my, mając w nienawiści wszystko, cokolwiek, że tak strawestuje Słowo Boże, wszystko, czegokolwiek dotknęła choćby szata splamiona przez prawo, bo prawo jest cielesne, mając to wszystko w nienawiści, jednocześnie mamy Jego wypisanego na naszym sercu i dlatego postępujemy według prawa, którym On jest. Rozumiecie? A nie według prawa, które się kiedyś na takim czy innym etapie dziejów ludziom wydało, że jest wyrazem Jego woli. Nawet jeżeli częściowo było wyrazem Jego woli. Ma to sens, co ja gadam? Jak nie ma, to sobie potem przesłuchajcie nagrania, bo ja nawet nie zacząłem wstępu. Okay? Tylko na razie podaję przykłady, jak wyjątkowa jest. Zwróćcie na to uwagę. Niektórzy robią takie paralelizmy i częściowo są one słuszne między Starym i Nowym Testamentem. Na przykład mówią, w Starym Testamencie dzielimy wszystkie księgi na trzy rodzaje. Mamy księgi historyczne. Jasne, że w księgach historycznych mamy objawienie Boga, teologię i tak dalej, ale ich dominantą, ich tematem przewodnim jest jakaś historia. Tak? Na przykład dominantą księgi pierwszej i drugiej księgi rodzaju jest historia od początku świata, historia ludzkości, historia Izraela, historia wyjścia z Egiptu itd., itd. Amen? A to, że tam się Bóg objawia i inne historie się dzieją, to swoją drogą, ale to są księgi historyczne. Księgi kronik, księgi królewskie, księgi historyczne, tak? Dalej, mamy księgi mądrościowe, które nas czegoś nauczają, typu księga przysłów, księga psalmów, też jest księgą mądrościową i tak dalej. I mamy wreszcie księgi profetyczne, księgi prorokujące, co się wydarzy w przyszłości. Znowu, one też mówią, co się wydarzyło w przeszłości i tak dalej, ale ich dominantą jest prorokowanie na temat przyszłości. Amen? Trzy rodzaje ksiąg. I teraz niektórzy mówią, w pewnym sensie jest też trochę tak w Nowym Testamencie. Amen, zgadzam się. Tak? Mamy księgi historyczne, na przykład cztery Ewangelie,
i Dzieje Apostolskie. Zgodzicie się. Jasne, jest tam objawienie Jezusa, jest masa teologii, zagadnień, doktryny i tak dalej, ale jednak mamy jakieś rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, które są podstawą tej opowieści, tak? Potem mamy rodzaj ksiąg mądrościowych, które w wypadku chrześcijaństwa są pismami doktrynalnymi i są to listy. Zgadza się? Teraz zauważcie, ratuje całą tą paralelę Księga Objawienia, ponieważ gdyby nie ona, nie byłoby ksiąg proroczych. W Nowym Testamencie już w ogóle. Nie? Księga Objawienia jest jedyną w Nowym Testamencie księgą proroczą. Zwróćcie uwagę. Jedyną, absolutnie jedyną. Teraz, co jest jeszcze bardziej interesujące? Ta księga ma autora, czyli wszystkie inne księgi w Biblii mają autorów, że się tak wyrażę, wyspecjalizowanych. Nie? Czyli albo piszą księgi doktrynalne, albo piszą księgi historyczne. Na przykład zauważcie, Łukasz napisał Ewangelię swoją i napisał Dzieje Apostolskie. Tak? Mateusz, Marek napisali Ewangelię. Tak? Paweł pisał, Piotr i tak dalej, pisali listy, pisali pisma doktrynalne, ale nie napisali żadnej księgi historycznej. Zgadza się? Teraz zauważcie. Księgę Objawienia napisał, czyli jedyną księgę proroczą napisał ten sam autor, który również napisał trzy listy doktrynalne oraz księgę historyczną, czyli Ewangelię Jana. Nie? I teraz jak niektórzy mówią, a to jest taka ciekawostka, nie, przyjrzyjcie się temu, bo to nie jest tylko ciekawostka. To autorstwo, rodzaj autorstwa ma absolutnie swoje znaczenie. Oczywiście jeszcze raz, ja pomijam ten znaczący fakt, ale już wam zwracam na niego uwagę, że właściwym autorem Księgi Objawienia nie jest Jan, chociaż on jest współautorem, ponieważ są pewne miejsca w tej księdze, które on zresztą zaznacza i mówi, ja Jan coś zobaczyłem. Czy to jest jasne? I teraz to są jego fragmenty, a więc nie ujmują... One są dowodem na to, że on jest współautorem, tak? Ale zauważcie pierwsze zdanie tej księgi. Co to jest za księga? To jest objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie, które Jezusowi dał Bóg, aby on je ukazał swoim sługom, a przez nie, aby pokazał, co się ma wkrótce stać. I on to pokazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Więc teraz zauważcie, w żadnej innej księdze nie mamy tak precyzyjnie opisanego, złożonego procesu natchnienia Bożego, ale tu ono jest dosyć dziwne, ponieważ znowu źródłem objawienia jest Bóg sam w sobie, który to udziela objawienia człowiekowi Jezusowi Chrystusowi. Tak? Niektórzy mówią, no w pewnym sensie tu Jezus sam sobie, no bo Jezus jest tym samym Bogiem, co Ojciec i co Duch Święty, bo Bóg jest jeden. Pamiętajcie, nie ma trzech Bogów. Nie? Tak zupełnie nawiasem mówiąc, ostatnio miałem parę ciekawych rozmów z chrześcijanami, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że oni znają doktrynę i wiedzą, że Bóg jest jeden, tylko jest w trzech osobach. Ja się z samym tym opisem nie do końca zgadzam, bo my osoby nie rozumiemy, osób nie rozumiemy, koncepcji osoby nie rozumiemy tak, jak ją rozumie koncepcję istoty, jak rozumie język hebrajski. Teraz też się nie będę nad tym rozwodził, ale ludzie de facto odkrywają, że w zasadzie to wierzą w trzech bogów. Wierzą w Boga Ojca, wierzą w Boga Jezusa i wierzą w Boga Ducha Świętego. I kiedy nagle ja mówię, ale ty rozumiesz, że Duch Święty w całości to jest ten sam Bóg, co w całości Bóg Ojciec, czy co w całości Słowo Boże, to nagle są wstrząśnięciem zaraz. No właśnie, nie? Kiedyś to powiedziałem, jedna siostra, swoją drogą z Czech, siostra mi podziękowała za to, bo mimo, że jest Czeszką, ale świetnie zna Polski i dla niej to było objawienie, kiedy powiedziałem, że Bóg jest jeden, który się objawia w trzech osobach. Który się objawia na trzy osoby. Tak? Nie, że jest jeden w trzech osobach. Z całym szacunkiem, ale rozumiecie, osoba jest pewną całością. Więc jeżeli Bóg ma trzy osoby, to jest trzech bogów. Pamiętajcie, Bóg jest jeden. Okay? A te jego sposoby istnienia to są te osoby, o których my myślimy, te sposoby nie istnienia, ale objawiania się są absolutnie autonomiczne, ale Bóg jest wspólnotą, jest, jak niektórzy powiadają w teologii, jednią osobową. Tam nie ma trzech różnych autonomicznych
bowości, okej? Okay? Bóg też nie jest jeden, nie jest schizofrenikiem czy kimś, wiecie, z rozszczepieniem osobowości, że raz ma taką, raz ma śmaką, tak? Natomiast w ramach tej jedności Boga osoba ludzka Jezusa Chrystusa jest dopiero zdumiewającym zjawiskiem. Bo rozumiecie, to jest Bóg, który jest jednym w sobie, z Ojcem i z Duchem, ale który w tej konkretnej jednym, w tym jednym przejawie, w tym jednym sposobie swojego objawiania się, stał się człowiekiem. To jest dopiero odlot, tak? Więc ten jeden Bóg sam sobie jako człowiekowi objawia, bo on jako człowiek, rozumiecie, przyjął na siebie wszystkie możliwe ludzkie ograniczenia, tak? Więc jeżeli on powiedział, że o owym dniu swojego powrotu nikt nie wie, tylko Ojciec, nawet on nie wie, to jest prawda, że on jako człowiek nie wie. Tak? I teraz o co chodzi? Ojciec objawia to nie swojemu boskiemu synowi Logosowi, ale objawia to człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, który jest pośrednikiem między Bogiem a całą ludzkością. Dlatego też Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czy to jest jasne? Tak? Rozumiecie, o co chodzi? To jest tam zaznaczone, że nie może być pośrednikiem między Bogiem część Boga. To jest bez sensu, bo to jest cały jeden Bóg, tak? Ale ta konkretna osoba, która stała się naczyniem wcielenia, Jezus Chrystus, która stała się naczyniem wcielenia dla Logosu, dla drugiej sposoby Trójcy Świętej, okej? Ta osoba jest ludzka i ona jest pośrednikiem, w pełni ludzka, ona jest pośrednikiem między całą ludzkością i całym Bogiem. Czy to jest jasne? Okej. Okay. I teraz ta osoba otrzymuje objawienie, tak? O czym jest to objawienie, to dzisiaj sobie między innymi powiemy. I teraz uważajcie, tu się pojawia kolejny współautor, mianowicie posłaniec, którego Jezus z tym objawieniem wysyła do jeszcze następnego współautora, czyli do Jana. Zauważcie, Jan w paru momentach mówi, ja, Jan, w Księdze Objawienia, zobaczyłem to, doświadczyłem tamtego i tego anioła, o którym my tu słyszymy, że go Jezus posłał, my go też spotykamy, któremu zresztą, pamiętacie, Jan się próbuje kłaniać, a ten mówi, co ty robisz, tak? Ja nie jestem Bogiem, więc rozumiecie, to nie jest ani symbol Ducha Świętego, ani symbol Jezusa, to jest jakiś konkretny anioł, istota duchowa, która przychodzi posłana od Jezusa do Jana, człowieka Jana, żeby mu przekazać objawienie, które oryginalnie otrzymał Jezus. A więc to, co do tego objawienia, w sensie komentarz pewien, Janowi wolno dołożyć. Czy to jest jasne? Tak? Janowi wolno dołożyć, a więc on jest współautorem tej księgi, ale zwróćcie uwagę, głównym de facto ludzkim autorem tej księgi, to będzie najlepsze, jest Jezus. Więc jeżeli ktoś mi mówi w teologii, że Jezus nigdy niczego nie napisał, z całym szacunkiem, no może nie, że tak powiem, własnoręcznie, ale zdecydowanie podyktował. Tak? I to jest dokładnie księga objawienia. Nie tylko pierwsze trzy rozdziały, zwłaszcza drugi i trzeci, czyli listy do kościołów, ale to jest cała ta księga. Okej? Więc kochani, ja tak mogę, wiecie, możemy tak dalej kontynuować i sobie opowiadać, jak to Księga Objawienia jest absolutnie wyjątkowa. Nie tylko idzie o to, że z samej tej wyjątkowości oraz wielu innych kwestii tego, w jaki sposób ona jest napisana, że składa się z paru części, które mają inny klucz hermeneutyczny, tak zwany. Czyli ewidentnie te części zaznaczają, że mają być przy pomocy innego zestawu narzędzi interpretacyjnych odczytywane itd., itd. A nie wszyscy o tym w historii wiedzieli. Powstały też w historii rozmaite religie w ramach samego chrześcijaństwa, różne nurty teologiczne, które posłużyły się Księgą Objawienia do udowadniania jakichś tam swoich tez, nauczań, postaw, praktyk, dyscypliny kościelnej itd., itd. Więc z tego wszystkiego, z wielu tych różnych powodów, kochani, my sobie dzisiaj ja nie będę o tych wszystkich rzeczach mówić, wiecie, kto gdzie zbłądził i tak, to nie jest w ogóle nasze zadanie, tak? Jakaś tego rodzaju apologetyka chrześcijańska. Gdzie kto popełnił jakie błędy, kto gdzie przeprowadził jakie nadużycie. My dziś ustalimy sobie, jak będziemy czytać Księgę Objawienia. Amen? Na jakiej podstawie. I teraz, kochani, zaczniemy bardzo szybko, bo to będą bardzo szybkie, króciutkie wykłady, sprawne, skoczne. Więc szybciutko, czemu ja tak, niektórzy mnie tak pytają, czemu ja tak uparcie i
natarczywie posługuje się na określenie tej księgi słowem objawienie, a nie apokalipsa, skoro nie tylko katolicy, ale wiele jeszcze innych tradycji teologicznych nazywa tę księgę apokalipsą. Po pierwsze, ja bardzo nie lubię, kiedy my, wiecie, naciskamy na to, żeby jakiś tekst przetłumaczyć, a potem w ramach tego tekstu pewnych wyrazów nie tłumaczymy. Rozumiecie, o co mi idzie? Bo wtedy bardzo łatwo jest te nieprzetłumaczone wyrazy wypełnić nową definicją, która jest niezgodna z tym, jak ktoś z definicją, którą się ktoś w oryginale posłużył. Czy ma to sens, co mówię? Tak? I mamy wiele przykładów tego rodzaju błędu, nieświadomie albo celowo zastosowanego w ramach tłumaczeń. Wyrazy typu prezbiter, diakon, biskup, wiecie, o co mi chodzi, które mają zupełnie swoje znaczenie w Biblii, a potem ktoś nagle wymyśla im nowe znaczenie, zostawiając je nietkniętymi, mówiąc, to jest dokładnie to, co jest w Biblii napisane. To jest dokładnie ten wyraz, nawet nie przetłumaczony, tylko z podmienioną definicją. I teraz, kochani, dlaczego nie apokalipsa? Mam tu przed sobą tłumaczenie katolickie, ale tylko dla przykładu, tak? Ta księga jest w tysiąclatce nazwana Apokalipsą świętego Jana, tak? W tłumaczeniu UBG mamy tytuł Objawienie świętego Jana Apostoła. Dlaczego obstaje za objawienie? Bo tu nie chodzi o UBG. Otóż, kochani, we współczesnym języku dzisiaj wyraz apokalipsa ma swoje specyficzne znaczenie i mnóstwo z tym znaczeniem, mnóstwo konotacji z rozmaitymi, wiecie, wyobrażeniami. Tak? Apokalipsa zasadniczo dzisiaj, nawet kiedy ty wiesz, że jest księga w Biblii i tak dalej, oznacza co? Oznacza koniec świata. Tak? Lub zagładę ludzkości. To jest to. Mamy całe, wiecie, żyjemy w kulturze, w której kiedy powiesz komuś kto nie wierzy na sposób chrześcijański, ale nawet wierzy, tak, że przeczytałeś jakąś książkę i ty go pytasz, jaka to jest książka i on ci powie, że to jest literatura apokaliptyczna, tak? Dobra, przeczytałeś może Księgę Objawienia, ale ten ktoś myśli, że przeczytałeś coś o pandemii jakiejś, o zombich, o tym, że, no wiecie, że spadła jakaś asteroida na Ziemię, o katastrofie jakiejś, tak? Która dotknęła całą ludzkość. Więc to jest koniec świata, który albo doprowadził do zagłady całej ludzkości, lub też taki koniec znanego nam świata, który doprowadził do upadku cywilizacji, jaką znamy i doprowadził prawie, że do zagłady ludzkości. Stąd mamy też literaturę, filmy, wszelkiego rodzaju twórczość, gry postapokaliptyczne, osadzone w rozmaitych postapokaliptycznych światach. Co to znaczy? Że się odbyła apokalipsa, a ktoś ją przeżył? Dokładnie tak. Nie? Że się że nie wiem, żywe trupy wyległy, albo martwe psy, albo no coś tam jeszcze, jakieś tam rzeczy się podziały i zostało bardzo niewielu ludzi i teraz się dowiadujemy, jak ci ludzie walczą dalej o swoje, w ogóle o swoje człowieczeństwo i o to, żeby gatunek ludzki przetrwał. Zgadza się? W pewnym sensie, teraz zauważcie, co teraz powiem, w pewnym sensie Księga Objawienia jest dokładnie taką księgą. Czyli mówi o tym, że nadciąga na cały świat znany ludzkości, że ludzkość właśnie cały świat, czyli konkretnie na Ziemię, a więc, że teza postawiona w Księdze Objawienia jest taka, że nie da się ludzkości uciec z Ziemi przed tym, co nadciąga, a nadciąga katastrofa ogólnoświatowa, która dotknie całą ludzkość, tak? Więc wiecie, koncepcję, znajdźmy sobie inną planetę, ucieknijmy stąd i tak dalej. Biblia mówi wyraźnie, nie, to się nie uda. Nie tłumaczy z jakich powodów, tylko mówi po prostu, no nie, może ci, co by chcieli zdążyć, może nie zdążą, może, ale w każdym razie to się nie uda, tak? Będzie jedna Ziemia, na tej Ziemi jedna ludzkość i ta ludzkość w całości zostanie dotknięta masą katastrof, tak? I teraz uważajcie, jest to bardzo interesujące, ponieważ Księga Objawienia jest nie tylko więc księgą w tym sensie apokaliptyczną, ale jest też księgą post-apo. Dlaczego? Ponieważ, będziemy o tym mówić nie dzisiaj, ale już dzisiaj to zaznaczam, ona mówi o tym nie tylko, że się świat skończy i będą zmartwychwstali ludzie i wszyscy pójdą do nieba, nie. Mówi także o ludziach, którzy przeżyją tak zwany Armagedon, przeżyją koniec świata, o śmiertelnikach, przetrwają go jako śmiertelnicy i jeszcze
po tych rozmaitych katastrofach będą mogli żyć. A więc Księga Objawienia, jedną z najważniejszych tez Księgi Objawienia jest, że katastrofy dotkną całą ludzkość, ale nie będą znakiem absolutnego końca świata. Tak? Ponieważ ten koniec świata, który zakończy historię zła na Ziemi, nastąpi dopiero 1000 lat po tych wydarzeniach apokaliptycznych, które przedstawia Księga Objawienia. I w tym sensie Księga Objawienia nie jest księgą apokaliptyczną, ponieważ katastrofy, które spadają na cały świat w tej księdze, nie przynoszą zagłady całej ludzkości albo prawie całej ludzkości, ale są tylko początkiem odnowienia całej ludzkości. To jest zupełnie co innego. Tak? Ludzkość po zagładzie starego świata odżywa i ma się znacznie lepiej niż wcześniej, a nie ledwo co przeżywa. Czy to jest jasne? Druga rzecz bardzo istotna, dlaczego Księga Objawienia nie należy do literatury apokaliptycznej, dlatego jej nie lubię nazywać apokalipsą. Otóż istnieje też taka profetyczna literatura apokaliptyczna. Po Księdze Objawienia pojawiło się masę ksiąg, które udawały natchnione objawienie. Rozumiecie? A więc, że ktoś dostał objawienie na temat rzekomego końca świata. Nie? I to się nazywa zresztą przed Księgą Objawienia judaizm znał masę takich ksiąg. Objawienie tego, objawienie apokalipsa tego, apokalipsa tamtego i tak dalej, i tak dalej. Ale czym się różnią te wszystkie apokalipsy od Księgi Objawienia? I to jest bardzo istotne dla nas, jako dla czytelników tej księgi. Otóż celem ich wszystkich de facto jest przerażenie czytelnika tym, co nadciąga. Tylko tyle. Pokazanie mu, jak straszne są te wszystkie rzeczy, które nadciągają. A więc to jest katastroficzny horror. Gdy tymczasem Księga Objawienia wręcz przeciwnie i na początku i na końcu wyraźnie mówi, że w wyniku lektury tej księgi, kto ją czyta z właściwym nastawieniem ducha, będzie pocieszony, pokrzepiony i zbudowany, będzie raczej zadowolony niż przestraszony. Tak? Księga Objawienia, kochani, nie jest księgą straszącą, ale jest księgą pocieszenia. Jest księgą konsolacyjną pod każdym absolutnie względem. Jeżeli jesteś chrześcijanką, jesteś chrześcijaninem, boisz się czytać Księgi Objawienia, to się zastanów nad swoją wiarą, ponieważ jest to znak pobłądzenia w wierze. Może tak być, że się boisz, co tam przeczytasz, to zacznij czytać, zobaczysz, że będziesz pocieszona, czy będziesz pocieszony. Jeżeli ktoś mi powie, no a ja czytam i dalej się boję, to jeszcze raz ci mówię, jest coś, niekoniecznie jest problem z twoim nowonarodzeniem, tak? Ale mówię ci, zastanów się nad tym, w co wierzysz, do wiary w co skłaniasz swoje serce. Ponieważ to jest kwestia twojej niewłaściwej percepcji. Jeszcze raz, Księga Objawienia wierzącym osobom przynosi pocieszenie, a tym, którzy są niewierzący, przynosi im proste rozwiązanie, jak zostać bardzo szybko pocieszonym i uwolnionym nie tylko od lęku przed rzeczami, które nadchodzą, ale przed tymi rzeczami, które nadchodzą. Czy to jest jasne, co mówię? Jeszcze raz przypomnę ten fragment, który czytaliśmy dzisiaj na początku, Księga Objawienia. Zobaczcie razem ze mną, rozdział 1, werset 3. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Czas jest bliski. I co w związku z tym? Czytaj o tym. I co w związku z tym? Będziesz błogosławiony, czyli makarios w języku greckim, będziesz szczęśliwy. Makaria, będziesz szczęśliwa. Czy to jest jasne? Nie, że zadowolona, to po prostu to jest coś, co przynosi szczęście, wiedza o tym, co nadciąga. I zobaczcie sam koniec Księgi Objawienia, 22 rozdział, wersety 6 i 7. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, co ma się stać wkrótce. I zobaczcie 7 werset. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Jeszcze raz, mamy podkreślone, błogosławiony, już nawet nie to, no żeby zachowywać słowa proroctwa tej księgi, to trzeba je znać. Żeby je znać, trzeba je czytać, albo przynajmniej słyszeć kogoś, kto je czyta dosłownie, kto je cytuje. Czy to jest jasne? A więc, kochani, Księga Objawienia, oczywiście apokalipsis, znaczy objawienie. No zaraz się zorientujemy, czy rzeczywiście znaczy objawienie, tak? Ale dlatego objawienie, żebyśmy nie mieli skojarzenia z tym potocznym rozumieniem apokalipsy, jak ona dzisiaj jest przedstawiana powszechnie w kulturze. Czy to jest jasne? Dalej.
kochani, skoro już posłużyłem się wyrazem apokalipsis, czyli apokalipsa. Swoją drogą zauważcie, a propos wyjątkowości Księgi Objawienia, to jest jedyna księga, która ma tytuł. W sensie, ja wiem, że tam w innych miejscach też jest Ewangelia, dobrze, ale chodzi mi o to, że tutaj to pierwsze zdanie naprawdę służy jako tytuł. To jest tak, to jest tytuł tej księgi. Okej? Okay? To jest tytuł, kiedyś tytuły, wiecie, dzisiaj się sprzedaje książki, tytuł musi być jedno, dwuwyrazowy, trzywyrazowy, ale kiedyś dokładnie tak wyglądały tytuły i to jeszcze niekoniecznie w starożytności, jeszcze i 150, 200, 300 lat temu, tak? Nawet jeżeli my dzisiaj sobie skracamy te tytuły od pierwszych wyrazów o obrotach ciał niebieskich, to tam rozumiecie, a potem resztę tytułu traktujemy jako podtytuł, to de facto my tym mamy do czynienia z tytułem, tak? Księga o tym, że coś tam, przez kogoś, kogoś, kiedy przyjdzie coś tam, nie? Super. I to dokładnie to jest tytuł tej księgi, to jest księga, która ma tytuł Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. A więc apokalipsis, bo to jest to objawienie, to jest rzeczywiście tytuł tej księgi. Ale co oznacza ten wyraz? I teraz, kochani, ja to sobie zapisałem, żeby się długo nie rozgadywać na ten temat. W języku greckim, w rozmaitych zastosowaniach tego wyrazu w Nowym Testamencie oraz w Septuagincie, która tłumaczy Stary Testament, słowo apokalipsis... Teraz, zanim pomyślicie sobie, że trochę się czepiam w tym momencie, proszę was, zwróćcie uwagę, jaką definicję teraz podam i czym się to różni od słowa objawienie. Okej? Otóż, tu aż sobie zapisałem, tak? Jakie to są konteksty, jakie znaczenie ma ten czasownik, ten rzeczownik apokalipsis, albo też apokalipto, czyli objawiać, tak? Otóż w większości miejsc w Biblii on nie oznacza objawienia, ale jeszcze raz, coś bardzo bliskiego, tak? Otóż apokalipsis oznacza odkrycie czegoś przed kimś, przed oczami kogoś, tak? Zdjęcie zasłony, w wyniku którego to zdjęcia zasłony ktoś coś zobaczył, co do tej pory zasłoną było zasłonięte. Apokalipsis oznacza na przykład rozebranie kogoś do naga publicznie w języku greckim. Tak? Obnażenie czegoś lub kogoś. To może być też oczywiście obnażenie prawdy, tak? Na jakiś temat. A zatem, kochani, słowo... wystawienie czegoś na światło dzienne, co do tej pory było schowane w mroku, tak? Ujawnienie wiedzy o czymś. Jakiego rodzaju? Wiedzy, że coś istnieje albo że ktoś istnieje, o czym myśmy do tej pory nie wiedzieli, tak? W tym momencie wchodzi do nas, wyobraźcie sobie, mały różowy słoń z fioletowymi rogami, z zielonym ogonem, tak? Ale nie takim ruszającym się, tylko absolutnie takim sztywnym jak antena od radia. Rozumiecie? I na końcu tego ogona jest me. Tam, rozumiecie, jest taka mała biedronka, która tak robi i świeci. Ale ona okazuje się, że jest częścią całej tej postaci. I cała ta postać nazywa się, przedstawia się nam, że nazywa się Szumbindrons. No to ja teraz to oczywiście wymyśliłem, nie ma takiej, ale gdyby się coś takiego zdarzyło, to byśmy mieli wtedy, rozumiecie, apokalipsę byśmy wtedy dokładnie mieli, znaczy byłoby, wow, nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje i teraz to widzimy. Ma to sens, co mówię? Okej, okay. To jest także objawienie wiedzy, ujawnienie jakiejś wiedzy, nie że coś istnieje, ale w jaki sposób coś istnieje, na temat czegoś lub kogoś, okay? Której do tej pory nie mieliśmy. A zatem, kochani, jest jeden wyraz w języku polskim, który znacznie bardziej pasuje do, czyli że coś lub ktoś istnieje, jak ktoś lub coś działa, o czym nie wiedzieliśmy, że jest zasadą, jak wygląda w świetle i tak dalej, jasne? Więc kochani, istnieje taki wyraz i ten wyraz to nie jest objawienie, ale ujawnienie, okej? Okay? I to jest oryginalne znaczenie słowa apokalipsis, to jest ujawnienie prawdy na jakiś temat, ujawnienie kogoś lub czegoś, kto do tej pory był niejawny. Czy to jest jasne, co teraz pojawia? To słowo, zresztą objawienie też oznacza, że coś się pojawia na jawie, widoczne dla oczu, tak?
Ale tu chodzi o to, że coś było celowo ukryte i zostało teraz dopiero ujawnione przez kogoś, schowane, a teraz wyjęte z tego schowka. Teraz, jeżeli ktoś z was już zapytuje się, dobra, co za różnica, zwróćcie uwagę, że istnieje różnica między słowem ujawnienie a objawienie. Okej? Otóż objawienie to jest ujawnienie, którego może w naszym rozumieniu chrześcijańskim, ale de facto nie tylko, to jest objawienie to jest ujawnienie dokonane w sposób nadprzyrodzony. Tak? Ujawnienie dokonane przez Boga lub przez któregoś z jego aniołów, ale z woli Bożej. Czy zgodzicie się z tym, co teraz mówię? Tak? I w tym sensie Apokalipsis to jest księga objawienia, ale chcę wam zwrócić na co uwagę, że my, bo my często w chrześcijaństwie mówimy, wiecie, że objawienie to jakby to jest taka specjalna interwencja w człowieku dokonana, że ktoś miał swoje objawienie i on się potem nim dzieli, miał, wiecie, widzenie anioła czy czegoś, ale inni tego... Nie, nie. Chodzi o to, że księga objawienia, według mnie powinniśmy pamiętać w głowie, że to jest objawienie, czyli to jest ujawnienie, którego dokonał Bóg, ale tak, że następnie każdy, kto się zetknie z tym, co zostało tu ujawnione, kiedy zrozumie, jak Bóg działa, jakie są jego intencje, to będzie miał ujawnione to, co Bóg ujawnił. Czy to ma sens, co ja teraz powiedziałem, czy nie? Zobaczcie. Więc rozumiecie, my, żebyśmy nie... objawienie to jest ujawnienie, którego dokonuje Bóg. Ale pamiętajcie, że my często jakby właśnie z tego robimy takie coś bardzo osobistego, tymczasem Bóg pewne rzeczy ujawnia, a więc dokonuje objawienia absolutnie publicznego, otwartego także dla ludzi niewierzących. Jasne? Zauważcie, jak wygląda pierwsze zastosowanie czasownika apokalipto, czyli ujawniać w Nowym Testamencie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, byście zobaczyli, bo nie chce mi się, wiecie, teraz podawać masy innych przykładów, ale to jest bardzo ważne, gdy chodzi o rozumienie Księgi Objawienia, nie? Że to jest księga, która sama z siebie coś ujawnia. Ja już na wstępie, wiecie, przychodzą ludzie i mówią, Księga Objawienia to jest objawienie, które otrzymał Jan, ale żebyś ty zrozumiał tą księgę, to ty też musisz mieć objawienie. Ty nie masz, ale ja mam i ja ci teraz się... Wiecie, o co mi chodzi? Jest cała taka mistyka, że zielony kolor oznacza to, a coś tam, a mi Pan pokazał, że tu, a liczba 666 jest związana z tamtą, a 7 plus 12, a minus 5 plus 4, rozumiecie? I ty mówisz, okej, okay, co? Rozumiesz? Nie, 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 nie. Pamiętaj, jeżeli coś jest ujawnione, to nie specjalnie tylko przed twoimi oczami, ale przed wszystkimi oczami, które widzą. Czy to jest jasne? Nie? Dobra, więc zobaczcie, jak Pan Jezus się posługuje tym czasownikiem apokalipto. Na przykład pierwszy raz, zasada pierwszego zastosowania Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 26 werset. Pan Jezus mówi tak, dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Widzicie to? Proste. Co to jest ujawnienie? To nie jest tajemna wiedza przekazana komuś, tylko to jest wyjęcie czegoś, o czym ludzie nie wiedzieli, na światło dzienne, tak żeby wszyscy wiedzieli. Czy to jest jasne? Tak? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, apokalipto tutaj, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Tajemny plan, co robi? Ujawnia prawdę, a nie utajnia na temat słowa Bożego. I zastosowanie samego słowa apokalipsis, tu będziecie zaskoczeni, ponieważ pierwsze zastosowanie tego wyrazu to jest dopiero, w Nowym Testamencie, to jest dopiero Ewangelia Łukasza. Okej? Okay? I teraz zauważcie, jak tam słowo apokalipsis zostało przetłumaczone. Zresztą jak sobie sprawdzicie konkordancję, to zobaczycie bardzo ciekawe tłumaczenia tego wyrazu poza Księgą Objawienia, tak? Ale to pierwsze tłumaczenie, nie wiem, jakie wy macie tam swoje tłumaczenie, jakie Ewangelii, zobaczcie, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 32 werset. Światłość na oświecenie pogan i chwałę twojego ludu Izraela. Okej? Okay? Co robi światło? Oświeca. Okej? Okay? Coś było zaciemnione, przychodzi światło i nagle oświeca. I przez to, co ty masz, skoro masz oświecenie, masz widok na coś, co do tej pory było w okulcie, czyli co było zaciemnione, tak? Kończy się okult, zaczyna się Boże oświecenie. I teraz tutaj zauważcie słowo apokalipsis, czyli objawienie z Księgi Objawienia jest przetłumaczone jako oświecenie w tym wypadku pogan. Czy to jest jasne? Nie? Rozumiecie już, o co idzie ze słowem apokalipsa?
Doskonale. I teraz, kochani, podam wam dwa przykłady apokalipsy. Okej? Okay? Wzrokowej, to się tak wyrażę, i słuchowej. Dobra? Czyli ujawnienia jakiejś informacji. Pierwszy przykład, swoją drogą, który w przekładach w Septuagincie i w wielu innych miejscach, gdzie są opisy greckie, jest dokładnie pokazany jako apokalipsa. Jedna z pierwszych apokalips w Biblii, to jest, uważajcie, druga księga Mojżeszowa. Tam mamy według niektórych pierwszą prawdziwą apokalipsę. Druga księga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia. Rozdział trzeci, kochani. I w rozdziale trzecim apokalipsa zaczyna się dokładnie od pierwszego wersetu i ewidentnie ciągnie się przynajmniej do szóstego. Mojżesz, czytamy tam, pasał stado swojego teścia Jetry, kapłana Midianitów, zaprowadził stado na drugą stronę pustyni i przyszedł do Góry Bożej, do Chorebu. To jest jedna z gór apokaliptycznych w Biblii, czyli gór objawienia. Zwracam wam uwagę na to, tak? I teraz dokonuje się apokalipsa, czyli zobaczcie, i anioł Jahwe ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Spojrzał, w sensie Mojżesz spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, ale się nie spalał. Wtedy Mojżesz powiedział, podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy Jahwe widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy powiedział, nie zbliżaj się tu, zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Widzicie? Kolejna część apokalipsy, objawienie. To jest ziemia święta. Dlaczego? Szósty werset. I dodał, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Przestraszył się apokalipsy, bo Bóg mu się objawił. I on myślał, że to jest jego kształt, tak? Ten płomień, który się objawił w krzewie. I potem mamy dalszą część tej apokalipsy, czyli objawienia się Boga, tak? Ujawnienia się. On nie wiedział, że w ogóle istnieje taki Bóg. Coś słyszał o nim, a teraz widzi, że to jest konkretnie działająca realnie postać, tak? I teraz mamy kolejną część, to są wersety 13 i 14. Mojżesz pyta Boga, o którym już wie, że on istnieje i tak dalej, ale mówi mu, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, to co im odpowiem? I oto macie kolejną apokalipsę słuchową. Tak? Bóg mianowicie ujawnia swoje imię. Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. Jehowa, Jahwe, tak? To jest ten wyraz. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. To znowu tak zupełnie na marginesie całej tej historii żydowskiej, że nie wolno wymawiać imienia pańskiego, kiedy Pan powiedział Mojżeszowi, że do Żydów ma dokładnie powiedzieć to imię, kiedy oni się go zapytają, kto go posłał. Tak? Więc wyraźnie, jestem posłał mnie do was, Jahwe mnie do was posłał. Teraz kochani, kiedy, przykładów możemy podawać wiele, ale kiedy ujawnienie jakiejś prawdy staje się objawieniem? Hmm? Sięgnijmy sobie do Ewangelii, to będzie drugi przykład apokalipsy, tego jak ten wyraz rozumie Biblia. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo tam mamy pewien ciąg, który nam się przyda w Ewangelii Mateusza. Otwórzmy sobie rozdział trzeci. W trzecim rozdziale słyszymy o tym, że Jezus poszedł się ochrzcić. I oczywiście do Jana Chrzciciela, nie do jakiegoś kościoła, który chrzci dorosłych chłopów, tak? Więc w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale Pan Jezus tam przyszedł, został ochrzczony, to jest trzeci rozdział, 16 werset. I teraz zobaczcie, co się dzieje i jednocześnie, co się nie dzieje. Tak? To jest 16 i 17 werset. Gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przechodzącego na niego. I tu wielu egzegetów mówi, no dobra, ale to było objawienie, które miał Jezus, zobaczył fizycznie Ducha Świętego.
Potem jest kłótnia, czy następna rzecz z 17 wersu była słyszalna dla wszystkich, tak? Niektórzy powiadają, nie, takie rzeczy nigdy nie były słyszalne. Z Ewangelii Jana wiemy, że Bóg nad Jezusem odzywał się na głos i ludzie to słyszeli, nie wiem, czy pamiętacie, i mówili potem, jedni mówili, to się Bóg, to się jakiś anioł odezwał, nie, mówili, nie, zagrzmiało, pamiętacie to, nie? Więc, ale w każdym razie, 17 werset według mnie dosyć jasno stanowi w języku greckim, że rozległ się wszem i wobec słyszalny głos z nieba, a nie do Jezusa. Jezus miał rzeczywiście, on ujrzał Ducha Bożego, jemu się, to jest wyraźnie powiedziane, że jemu się niebo otwarło, tak? Ale następnie rozległ się normalnie, fizycznie głos z nieba, to jest 17 werset, który powiedział, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Zauważcie, rozległ się głos z nieba i nikogo ten głos nie poruszył. Nikogo ten głos absolutnie nie poruszył. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię z Ewangelii Jana, musimy tam sięgać, gdzie się też rozległ głos z nieba, bo według mnie jest to, jest to historia analogiczna do tej, o której tutaj czytamy. Tak? Pod koniec dobrze, okej, żebyśmy zostali w ciągu. Ale w każdym razie, w Ewangelii Jana, jak coś, to sobie potem do tego jeszcze wrócimy, jest mowa o tym, że się rozległ głos i ludzie się kłócili o to, co to było nad Jezusem. Tak? Ale zostańmy tutaj. Czyli rozlega się głos, trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, 17 werset, który mówi, to jest mój syn. I nie ma żadnych konsekwencji tej wypowiedzi, jakby nikt tego nie usłyszał. Teraz otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, właśnie dlatego chcę tu zostać, żeby już nie mieszać. Ale otwórzmy sobie w Ewangelii Mateusza 16 rozdział. Nie? I teraz zobaczcie, co się dzieje w 16 rozdziale. Jezus pyta się, kim ja jestem, na co Szymon Piotr mu odpowiada, zobaczcie, to jest 16 rozdział, 16 werset, Szymon Piotr mu odpowiada, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Rozumiecie? Mówi mu to, co Bóg już wcześniej wszem i wobec powiedział. Tam były całe tłumy, bo Jezus się chrzcił u Jana Chrzciciela, u którego się chrzciły tłumy. Tak? I teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedź Jezusa na to. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew. Jaki tu jest czasownik, jak myślicie, zastosowany? Apokalipto. Okej? Nie ciało i krew ci to objawiło, ale kto? Mój Ojciec, który jest w niebie. Więc widzicie, Ojciec się odezwał na głos, a więc zauważcie, doszło do ujawnienia pewnej prawdy, czy słyszycie, co ja mówię, przez Boga, która nie stała się dla nikogo objawieniem. Zauważcie. Jezus to wiedział, że jest Jego Synem, no ale cała reszta nie wiedziała i się dalej nie dowiedziała. A więc doszło do ujawnienia, które nie stało się dla nikogo objawieniem. Tak? Tutaj zauważcie, to ta informacja, którą Ojciec objawił Szymonowi, którą mu ujawnił, stała się dla niego objawieniem. Tak? Ponieważ on ją przyjął, mówi tak, to jest to, ja w to wierzę. Nie? Teraz zauważcie, Jezus mu mówi, to było prawdziwe objawienie, Ojciec ci to objawił, nie mógł ci znikąd, z żadnego innego źródła nie mogłeś tego wiedzieć. Zauważcie, rozdział dalej, znowu dzieje się taka sama rzecz, jak w trzecim rozdziale. W 17 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że tam Jezus się w oczach swoich uczniów przemienił. No pamiętacie całą tą historię. Piotr tam zaczął gadać swoje farmazony leciutkie i komentarz Mateusza jest taki w 5 wersecie, kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Widzicie, znowu, teraz no nie wobec tłumów, ale wobec Piotra, Jakuba i Jana odzywa się głos i teraz zauważcie, czy oni go posłuchali? W 16 rozdziale Piotr ma objawienie, ty jesteś Synem Bożym. Tu Bóg mówi, że to jest mój syn, ale zauważcie, jaki jest dalej kontekst. Oni dyskutują z Jezusem, ale nie ma reakcji, z wyjątkiem strachliwej reakcji. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się bali. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie ma, co jest strasznego w tym, że ty nagle się dowiadujesz, że ojciec ma syna i że to jest Jezus i to jest jeszcze w dodatku twój dobry przyjaciel, który cię wyróżnia, żeby pójść z nim na jakąś górę i żeby zobaczyć takie cuda.
Nie? Doszło do ujawnienia, ale w tym wypadku znowu nie doszło w ich sercach do objawienia. Czy to jest jasne? Tak? Więc teraz, kochani, powiem jeszcze jedną rzecz, żebyśmy sobie wyjaśnili, jakiego rodzaju ujawnieniu, objawieniem jest Apokalipsa, czy też Księga Objawienia Jana Apostoła. Otóż, kochani, tego typu objawień Bóg się objawił, a więc zorganizował ujawnienie swojej osoby Mojżeszowi, tak? Bóg ujawnił prawdę na temat swojego syna uczniom, zanim ona jeszcze miała być rozgłaszana jako prawda, tak? Paweł mówi o tym, że prawda na temat Kościoła została mu ujawniona i on ją przyjął jako osobiste objawienie i przekazuje dalej Kościołowi. W liście do Rzymian mówi, że cały świat czeka, stworzony świat, Gosia, czeka na apokalipsę synów Bożych. To znaczy na objawienie się, na to, żeby się ujawnili, bo na razie są utajnieni w swojej naturze, w swojej mocy, w swojej chwale. Czy to jest jasne? Tak? Ale kochani, słowo apokalipsis w Biblii oznacza jedno szczególne, absolutnie wyjątkowe ujawnienie się kogoś jednorazowo. Ok? Jednorazowo. Chodzi mianowicie o powtórne przyjście Chrystusa. Tak? A więc słowo apokalipsis oznacza pokazanie się całemu światu podczas powtórnego przyjścia. Kogo pokazanie się? Chrystusa, Syna Bożego, wracającego jako władca, król, pan, Mesjasz, Zbawiciel na ziemię. Amen? I teraz, kochani, jak powiedziałem dzisiaj na wstępie, że myśmy wiele tematów rozważyli w przeszłości, to ja dzisiaj tego tematu nie będę rozważać. Dlaczego? Ponieważ mówiłem o tym bardzo szczegółowo i nie będę kolejny raz tego robić, tylko was, jeżeli chcecie to sobie zgłębić, to was do tego odwołuję i odnoszę. Sezon 12 Tajemnego Planu, odcinek 7, czy też epizod, czy też studium 7, tak? Mówiłem tam przy okazji drugiego bodaj listu do Tesaloniczan, mówiłem o trzech wyrazach, którymi Biblia się posługuje, kiedy mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. To są słowa paruzja, epifania i apokalipsa. Jasne? Więc jeżeli chcecie sobie zgłębić, jak, w jakich kontekstach, dlaczego czasem Biblia o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, zapowiadając Jego powtórne przyjście, mówiąc, że my na nie czekamy, czemu czasem Biblia nazywa to Jego pojawienie się powtórne na ziemi już na zawsze epifanią, czemu czasem nazywa raczej akcyjnie paruzją, a czemu czasem nazywa ten Jego powrót objawieniem się Jego lub też Jego chwały. Nie będę teraz tego rozważać, ale chodzi mi o to, że słowo apokalipsis często dosłownie, po prostu rozumiecie, kiedy nie ma właściwego kontekstu, tylko jest powiedziane apokalipsis Jezusa Chrystusa, to najczęściej chodzi o Jego po prostu powtórne pojawienie się na ziemi. Nie Jego pierwsze pojawienie się, któreś tam pojawienie się, ale Jego powtórne pojawienie się na ziemi. Czy to jest jasne? Jak mówię, odcinek 7, 12 sezonu Tajemnego Planu, mówię tam więcej. Teraz wam tylko podam dwa czy trzy przykłady, gdzie wyraz apokalipsis dokładnie w takim kontekście się pojawia. Jest to na przykład pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 7 werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 7 werset. Paweł pisze do Koryntian i mówi, żadnego daru wam nie brakuje, wam, którzy oczekujecie, czego? Objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apokalipsis. Na co czekamy? Na apokalipsę Jezusa. Nie to, co on tam będzie robił i tak dalej, tylko na to, że on się na powrót pojawi. Czy to jest jasne? Tak? Apokalipsa Jezusa Chrystusa. Kolejny bardzo klarowny przykład to jest pierwszy list do Hebrajczyków. Pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, znowu pierwszy rozdział, 7 werset. 6 i 7 werset. Z tego się radujecie, powiada tam Piotr, chociaż teraz na krótko, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Po co? Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się, uważajcie, ku chwale, czci i sławie, kiedy? Przy objawieniu Jezusa
Chrystusa. Chodzi o Jego powrót na ziemię, a nie o to, że ktoś będzie miał prywatne objawienie albo coś tam się jeszcze będzie działo. Tym słowem jest objawienie Jezusa Chrystusa, jest zaznaczony Jego jeden konkretny, historyczny moment Jego powrotu na ziemię. Jasne? 13 werset dlatego tego pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana, kiedy przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Kolejny raz, czyli kiedy Jezus wróci na ziemię. W tym samym pierwszym liście Piotra, jeszcze czwarty rozdział, 13 werset. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. To jest znowu apokalipsa Jego chwały. Mamy jasność? Teraz, więc słowo apokalipsa samo z siebie oznacza powtórne przyjście Jezusa na ziemię. I teraz, kochani, zauważcie, co się dzieje w księdze więc objawienia, jakie tu mamy podwójne złożenie tego wyrazu. Okej? Bo gdybyśmy mieli jednym zdaniem opisać, o czym jest księga objawienia, na czym polega jej charakter i tak dalej, to powiedziałbym jedno zdanie, to jest objawienie na temat ostatecznego objawienia. Jezusa Chrystusa. Tak? To jest apokalipsa o apokalipsie. A więc to jest ujawnienie dotąd nieznanych nawet Jezusowi faktów, chronologii, zdarzeń i tak dalej. Tego, co On dopiero zrobi. Bo teraz rozumiecie, Księga Objawienia opisuje pewne działania baranka w niebie, na przykład łamanie pieczęci i tak dalej, które według mnie są rzeczami, które On dopiero zrobi. To, że On je już może zrobić, to jest jedno, ale pewne kwestie On dopiero zrobi, zapoczątkuje. I teraz On już dostał w ramach... Ojciec ujawnił Mu plan swojego działania. Jemu, jako barankowi Bożemu, niebieskiemu, zmartwychwstałemu, który jest zwycięskim lwem Judy jednocześnie, ujawnił pewien plan, tak? Na temat czego? Na temat tego, jak ma wyglądać Jego objawienie się. A więc to jest objawienie na temat Jego objawienia się na końcu czasów. Czy to jest jasne? Teraz zobaczcie, kochani, to jest bardzo dla nas istotne, że do tego to zmierza. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, pierwszy werset, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg. Widzicie to? Aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A co się ma stać wkrótce, kochani? Bo tam potem rozwijają się, jak to u Jana, jak to w hebrajskim myśleniu, pewne didaskalia, że się tak wyrażę, intelektualne. Ale co się ma stać wkrótce? Siódmy werset mianowicie wraca do myśli z pierwszego wersetu. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Czy to jest jasne? Nie? A więc to jest objawienie na temat, pierwszy werset, na temat tego, co ma się stać wkrótce, a co się ma stać, ma przyjść na obłokach z obłokami, tak, że ujrzy go wszelkie oko. I w tym sensie ta jego paruzja, ta jego epifania, ta jego apokalipsa, objawienie się na nowo całemu światu, i to fizyczne. Zauważcie, że Biblia nie mówi, że ludzie będą mieli poznanie duchowe. Czy rozumiecie, co ja gadam? Ale mówi, że ujrzy go... Dlatego posługuje się Jan bardzo konkretnym, precyzyjnym sformułowaniem: ujrzy go wszelkie oko. Widzące oko, nie ślepe. Bo dla hebrajskiego umysłu, jak oko jest ślepe, to jest martwym członkiem ciała, a nie jest żadnym okiem. Oko jest od widzenia, a nie od ślepienia. Okay? Zatem ujrzy go wszelkie oko. I tu nie chodzi o jakiekolwiek inne zagadnienie, ponieważ tu wszelkie oko może go ujrzeć kiedy? Kiedy on przyjdzie na obłokach, a to będzie jego ostateczne pojawienie się przy jego ostatecznym powrocie. Nie ujrzy go wszelkie oko, kiedy Jezus się znajdzie w pobliżu ziemi, aby dokonać pochwycenia. Rozumiecie, o co mi idzie? My się z nim wtedy spotkamy i go zobaczymy, ale świat go w całości fizycznie nie zobaczy. Tak? To te dwa
aspekty, że ujrzy go wszelkie oko, kiedy on będzie przychodzić z obłokami lub też na obłokach. Zobaczcie razem ze mną, oznacza tylko i wyłącznie jedno zdarzenie historyczne, które jeszcze nigdy nie miało miejsca. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, sam Pan Jezus to zdarzenie w następujący sposób wielokrotnie opisywał i zapowiadał. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Widzicie? Siódmy werset z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia w zasadzie to powtarza. Obłoki, ujrzą go wszystkie ludy, każde oko i będą wtedy lamentować. Tylko jeszcze on dodaje informację z Księgi Zachariasza, że nawet ci, którzy go przebili. Tak? Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 64 werset. Odpowiedział mu Jezus, ty powiedziałeś, ale mówię wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, odtąd, czyli od tego momentu go nie ujrzycie, aż dopóki go nie zobaczycie siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Zauważcie, bardzo interesująca rzecz. Jezus za pierwszym razem mówi, w 24 rozdziale mówi, bo to są Jego słowa, że wszyscy ujrzą Syna Człowieczego, mówi to do swoich uczniów, okay? Że wszystkie ludy ujrzą. Ale zauważcie, Jan potem w Ewangelii, w Księdze Objawienia w 7 wersecie mówi, że wszyscy zobaczy go wszelkie oko i także będą lamentować ci, którzy go przebili. Zauważcie, w Ewangelii Mateusza Jezus mówi to do swoich uczniów, ale mówi to też do ludzi, którzy decydują o przebiciu go. Bo tu zauważcie, z kim on rozmawia. Nie? On tu mówi do Sanhedrynu, zobaczycie mnie, a więc wy, którzy teraz chcecie, żebym był zabity, ukrzyżowany, zobaczycie mnie przychodzącego dopiero na obłokach niebieskich. Widzicie to? Ewangelia Marka, 13 rozdział, 26 werset. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 62 werset. Jezus odpowiedział, ja jestem i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. A propos tego, że są te wersje, że na obłokach, a inne, że z obłokami, to nie są różne wersje, to jest to samo wydarzenie opisane na bardzo nam potrzebne dwa różne sposoby. I jeszcze raz chociażby Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 27 werset. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 27 werset. 26 i 27. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego. Kto? Ludzie. Ludzie na całej ziemi, tak? Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Jasne? Jeszcze raz zobaczcie, w kontekście tych zapowiedzi Jezusa, o czym jest Księga Objawienia. Ona objawia coś, co dopiero ma się zdarzyć. Mianowicie pierwszy rozdział Księgi Objawienia, 7 werset. Oto on przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Tego objawienia się Jezusa na ziemi, tyczy się objawienie, które on otrzymał od Ojca. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, na temat tego, jak on się ma objawić. Rozumiecie? Jest to jasne? To jest apokalipsa, którą Jezus otrzymał, na temat apokalipsy, którą on ma wykonać. To jest objawienie, które Jezus otrzymał od swojego Ojca, na temat swojego własnego objawienia się na ziemi. I teraz, kochani, to jest pierwsza część naszego dzisiaj rozważania, ale musimy dla porządku, dla słuszności, jakby sam Pan Jezus powiedział, dla wszelkiej sprawiedliwości, musimy jednak chwilowo poruszyć pewien bardzo istotny temat, z którym, jeżeli zaczniecie na własną rękę studiować
Księgę Objawienia, to się zetkniecie w taki czy inny sposób. Bo zauważcie, ja cały czas już wychodzę z założenia, że Księga Objawienia wciąż nawet dla nas jest w dużej mierze głównie proroctwem na temat rzeczy, które jeszcze się nie zdarzyły. Prawda? Wyobraźcie sobie, że przez ostatnich, zwłaszcza 1500 lat, pojawiło się mnóstwo w ramach chrześcijaństwa, tak zwanego chrześcijaństwa, pseudochrześcijaństwa, owszem, prawdziwego chrześcijaństwa, ale także ruchów, organizacji, trendów teologicznych i filozoficznych, które tylko udawały chrześcijaństwo, oraz w ramach różnych prądów filozoficznych i nauk, które nawet nie udawały chrześcijaństwa, pojawiło się masę nauczania, mądrości wszelkiego sortu na temat Księgi Objawienia, w ramach której ludzie zadawali sobie pytanie, ale zaraz, czy Księga Objawienia w ogóle cokolwiek objawia? I teraz, kochani, ja się nie będę rozwodzić na ten temat, bo powiedziałem, że nie, tylko żebyśmy my ustalili swoje stanowisko, z jakiego punktu widzenia my będziemy patrzeć na Księgę Objawienia, z jakiego ja patrzę i dlaczego ja mówię, że ona wciąż według mnie mówi o rzeczach, które się jeszcze w dużej mierze nie wydarzyły, to musimy rozumieć, jakie są inne poglądy na ten temat i dlaczego na przykład ja te poglądy odrzucam. Nie tylko ja, bo masa chrześcijan, ale... Okej? Osobiście podzieliłbym te poglądy na trzy główne nurty, tak? Niektórzy dzielą je na cztery główne nurty, ale według mnie dwa z nich są ze sobą tak bardzo związane, że dla mnie to są wciąż trzy. Inni mówią, że jest siedem. Inni... jak zobaczycie, na czym to polega, to zrozumiecie. Nie chodzi o to, żeby dzielić to na jakieś nurty, tylko żeby zrozumieć, z jakim ktoś podejściem intelektualnym, duchowym i tak dalej czyta Księgę Objawienia. Tak? Więc dla mnie zasadniczo to są trzy nurty. Jeden z nich jest w ogóle nazwany w teologii i nawet w filozofii i tak dalej, więc to nie jest tylko kwestia, że w jakichś księgach kościelnych czy doktrynalnych chrześcijańskich to znajdziemy, tylko normalnie znajdziecie definicję tego w encyklopediach, na Wikipedii i tak dalej, tak? Więc jeden z tych nurtów nazywa się preteryzmem, okej? Ja go bardzo ogólnie, bo on ma różne oblicza, ale ja go bardzo ogólnie teraz zdefiniuję. Z nim jest związany nurt, który się nazywa idealizmem. I dlatego niektórzy go oddzielają, ale według mnie one są ze sobą w pewnym sensie spójne. Okay? Więc jeszcze raz, preteryzm to jest jedno podejście do Księgi Objawienia i do proroctw na temat końca czasów i końca świata. Drugie podejście jest nazywane historyzmem. Nie historycyzmem, zwracam waszą baczną na to uwagę, historyzmem, a nie historycyzmem. I wreszcie trzecie podejście, trochę dziwnie będzie to brzmiało, zwłaszcza, że ja jestem jego reprezentantem i to będziecie teraz na mnie spojrzeć, co się dzieje, ale w każdym razie trzecie podejście nazywa się futuryzmem. Okej? Okay? Więc w sensie teologicznym moje stanowisko teologiczne wobec Księgi Objawienia jest stanowiskiem futurystycznym. Ale nie ma to niczego wspólnego z żadnym science fiction, ze Stanisławem Lemem, ani wiecie, z tego typu osobami czy zjawiskami. Zaraz to sobie wyjaśnimy. I teraz, kochani, w pewnym sensie nakładają się na te trzy trendy, więc jak macie napisane preteryzm, pod spodem możecie sobie napisać historyzm, a potem sobie możecie napisać futuryzm, to obok preteryzmu możecie sobie napisać postmilenaryzm albo postmilenializm. Obok historyzmu, chociaż to potem, jeszcze raz, bo to nie do końca będzie jedno z drugim współgrało, ale możecie sobie napisać amilenaryzm albo amilenializm, bo są dwa takie wyrazy w języku polskim. I obok futuryzmu możecie napisać premilenializm albo premilenaryzm. Takie dwa określę. Chodzi o to, że one niestety, język polski czasem czerpie z łaciny w teologii, czasem czerpie na przykład protestancka teologia z języka angielskiego w dużej mierze i stąd potem są i naprawdę one funkcjonują zamiennie. Tak? Jeżeli macie premilenaryzm, to ktoś inny, jak powie premilenializm, chodzi mu, jeżeli mówimy o teologicznym, no bo o jakim innym, to chociaż istnieją też inne milenaryzmy, ale okej. Okay. To będzie jedno i to samo. Premilenaryzm to jest premilenializm, okej? Okay? Amilenaryzm to jest amilenializm, a postmilenaryzm jest postmilenializmem, okej? Okay? I teraz tłumaczę, o co chodzi. Otóż, kochani,
Co to jest preteryzm? To jest bardzo mocno kierunek rozwinięty, zwłaszcza w oświeceniu, postoświeceniu w XIX wieku przez tak zwanych teologów biblijnych, ale szkoły niemieckiej, a więc ludzi, którzy niby się zajmowali Biblią, niby się zajmowali teologią biblijną, ale z punktu widzenia ateistycznego albo kontrchrześcijańskiego czy kontrteistycznego. Nawet nie byli, czasem niektórzy z nich byli zawołanymi okultystami, spirytystami czy satanistami, którzy zajmowali się teologią biblijną po to, żeby podważyć jej zasadność, podważyć autorytet Słowa Bożego i tak dalej, tak? Niektórzy udawali chrześcijan, a to, tam były całe tam historie, ale sęk w tym, że potem powstał wśród też chrześcijan nurt rozumienia Księgi Objawienia i w ogóle wręcz proroctw biblijnych, powstał nurt preterystyczny. Co to jest preteryzm? Otóż preteryzm mówi, zwłaszcza w odniesieniu do Księgi Objawienia, że wszystko, cokolwiek tu jest... Ja teraz bardzo uproszczę tą definicję, bo potem są jej, wiecie, odmiany preteryzmu. Ale zasadniczo preteryzm mówi, że cokolwiek Biblia zapowiada, że się ma stać, już się stało. A więc, że Księga Objawienia, my nie mamy na co czekać, ponieważ wszystko to, co ona zapowiedziała, już się wypełniło. Czy to jest jasne? Już się wypełniło wszystko. I teraz w jaki sposób? Lub wręcz istnieje taka odmiana tak zwanego preteryzmu historycznego, czy też historyzmu preterystycznego. Nie będziemy teraz w to wchodzić, ale idzie mi o to, że wręcz, bo wiecie, bo jest preteryzm, który mówi, owszem, Jan nie wiedział, że pewne rzeczy się zdarzą, ale one za chwilę się stały. Jasne? Czyli przynajmniej jest taki preteryzm, który mówi, to było jakieś proroctwo, tylko nie dla nas, ale dla ludzi tam, bo to się już wydarzyło. Nie? Podobne podejście jest na przykład do rozumienia 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, czy 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, że wszystko to, co Pan Jezus mówił o tym, że przyjdzie zagłada na Jerozolimę i tak dalej, że to się nie tyczy ohyda, spustoszenia, że to się nie tyczy dwóch wydarzeń, czyli zburzenia Jerozolimy, ale później Jego powrotu na ziemię, lecz że te wszystkie Jego zapowiedzi tyczyły się wyłącznie zburzenia Jerozolimy w 70 roku. Czy to jest jasne? Nie? To jest podejście preterystyczne. Nie tylko do Księgi Objawienia, ale zwłaszcza do Księgi Objawienia, do różnych proroctw tyczących się końca świata, końca czasów i powrotu Pana Jezusa. Preteryzm mówi, te wszystkie rzeczy już się zdarzyły, tak? Na przykład, jeżeli do proroctw końca czasów należy, że pod koniec czasów Bóg wyleje ducha na wszystkich ludzi na ziemi, wierzących czy niewierzących, pamiętacie proroctwo Joela, to preteryści powiedzą, i nawet ja osobiście słyszałem paru bardzo popularnych pastorów, normalnie głoszących otwarcie, ja teraz nie rzucam jakieś kalumnie, czy oszczerstwa na kogoś, czy coś tam, na przykład pastor Bill Johnson, ten z Bethel, on się nazywa Bill Johnson, ja teraz dobrze powiedziałem? Okej. Okay. On na przykład powiedział, że według niego, to jest podejście, nie wiem, czy ma takie podejście do całej reszty zagadnień, ale że według niego proroctwo Joela wypełniło się kompletnie w dzień pięćdziesiątnicy. Nie? Czyli jak on powiedział, no ale tam jest mowa o tym, że zaciemni się słońce, zamieni się w krew księżyc. No pamiętacie te wszystkie historie? Mówi, nie, to, bo Piotr wyszedł i powiedział, że to się teraz dzieje na waszych oczach. Okej. Okay. To, że dane proroctwo zaczyna się wypełniać, to nie znaczy, że od razu się też skończyło wypełniać. Czy rozumiecie, co ja mówię? Tak? Ale to, jeszcze raz, więc ja teraz nie mówię, że Bill Johnson jest zwiedziony, coś, żeby, jasne to jest, nie mówię takich rzeczy, tylko mówię, że w interpretacji akurat drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich nawet Piotr tego tak nie powiedział. On nie powiedział, że to jest kompletne wypełnienie, tylko że oto właśnie to, o czym między innymi, o czym Joel tam mówił, dzieje się na waszych oczach. To jest właśnie wylanie Ducha Świętego. A czy dlaczego jednocześnie Piotr przecież nie był szaleńcem i dlaczego według mnie nie powiedział, że to jest kompletne wypełnienie? Ponieważ Joel mówi, że ten Duch Święty zstąpi na końcu czasów na wszystkich ludzi, wierzących czy niewierzących. Tak? A tu ewidentnie Piotr musi tłumaczyć ludziom, na których ten Duch Święty nie zstąpił, że na was nie zstąpił, ale na nas zstąpił. A więc to nie zaczęło się to zjawisko, ale to jeszcze nie jest to zjawisko, które ostatecznie Joel miał na myśli. Czy to jest jasne? Tak? Bo to jest bardzo ważne. Więc teraz, a preteryzm ma takie podejście? Nie.
wszystko cokolwiek na temat końca czasów. Biblia, czy inaczej, co niektórzy twierdzą, że jeszcze dopiero się ma wydarzyć, Biblia wszystko cokolwiek wydawało się, że mówi na temat jakichś wydarzeń, które dopiero są przed nami, tak naprawdę opisuje rzeczy, które już miały miejsce. Nie? To jest ten preteryzm, a wręcz niektórzy preteryści są w ogóle, rozumiecie, oni w ogóle nie wierzą w proroctwo, tylko mówią nie. Jan ubrał w formę proroctwa co? To, co widział, że się dzieje. Widział prześladowanie Nerona, widział następnie sam, będąc na wyspie Patmos, wszystko na to wskazuje, że on tam trafił za prześladowania cesarza Domicjana, więc on opisuje, czyli jak mówi o antychryście i tak dalej, to ma nam, wiecie, są całe te takie interpretacje do dzisiaj pokutujące w kościele, nie? Że 666 to znaczy Neron, albo ewentualnie Domicjan, albo tam, ale zasadniczo Neron i tak dalej, że to jest opis chrześcijan, którzy jakby w ten sposób chcieli powiedzieć aktualnym złym wydarzeniom, my i tak wiemy, że wszystko skończy się dobrze, czy to jest jasne? Nie? Ale że te wszystkie rzeczy, które, że to jest symboliczne opisanie uciemiężonego kościoła, którego głosem jest Jan, na temat tego, jak ten kościół widzi aktualne wręcz wydarzenia. To jest inna forma preteryzmu. To nie jest nawet zapowiedź tego, co się stanie, ale to jest symboliczna opowieść o tym, co się właśnie dzieje. Czy to ma sens, co ja teraz powiedziałem? I teraz, kochani, to jest preteryzm. To jest uznanie, że cokolwiek, że to albo nie jest żadne proroctwo, tylko że to jest opis aktualnej historycznej sytuacji z naszego punktu widzenia należącej do przeszłości, lub też druga bardzo istotna rzecz, że nawet jeżeli to jest proroctwo, które już się wypełniło. Tak? Czyli na przykład, że Jan zapowiadał pewne rzeczy, ale chodziło mu o to, że prześladujący nas Neron, czy być może Domicjan, że źle skończy, tak jak źle kończy bestia. Tak? Że prześladujące nas Cesarstwo Rzymskie, a więc prawdopodobnie w preterystycznej interpretacji na przykład Imperium Rzymskie, że to Imperium w końcu upadnie. No i ono upadło, jakby dla nas dzisiaj nie ma to większego znaczenia. Te wszystkie rzeczy już się skończyły. Czy to jest jasne? Tak? Teraz, kochani, dlaczego powiedziałem, że z preteryzmem wiąże się idealizm? Ponieważ często preteryści, jeżeli są chrześcijanami, są też idealistami. Co to oznacza? Otóż idealizm czasem jest preterystyczny, czasem nie jest. Ale idealizm zasadniczo to jest takie podejście do proroctw, które mówi, proroctwa w Biblii są zawiłe, skomplikowane, pełne takich symboli, że w zasadzie co kto chce, to se tam nie podłoży. Ale po co one są wobec tego napisane w Biblii? Otóż po to, żebyśmy mogli się nimi posłużyć w każdych dowolnych okolicznościach, żeby się nimi stosownie do okoliczności, które nas dotykają, pocieszyć. To jest idealizm, nie? A więc Księga Objawienia jest ogólnie symboliczną księgą o niechrześcijanie, ale nawet chrześcijanie, uważajcie na to, co teraz powiem, tak się zapędzają, że wręcz mówią, idealiści teologiczni mówią, Księga Objawienia jest opowieścią symboliczną, która ma przynieść chrześcijanom gnozę na temat czego? Na temat odwiecznej walki dobra ze złem. Na temat tego, co dla wschodu jest zrozumiałe jako yin-yang, jako starcie ciemności ze światłością itd., itd. Teraz Jan, który mówił o tym, że jest ciemność, że jest światłość w Ewangelii Jana, tutaj mówi, nie przejmujcie się, zawsze ta walka taka była i zawsze taka będzie, ale my na końcu wylądujemy w świetle. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje, bo to zakrawa wręcz na antytezę chrześcijaństwa. Nie? Bo w tym idealistycznym widzeniu często ciemność i zło są widziane jako odwieczne, jako odwiecznie walczące z dobrem. Rozumiecie, o co mi idzie? W związku z tym, skoro odwiecz mają taką właściwość, że są odwieczne, to mogą też istnieć na wieki. Nie? I niektórzy takie rzeczy widzą w Księdze Objawienia. Jest masę odmian i teraz widzicie, preteryzm, czemu jest związany z idealizmem?
Ja wiele takich komentarzy biblijnych czytałem, bo ludzie mówią, preteryści, którzy mówią, pewne rzeczy się już wydarzyły. I wtedy niektórzy ich pytają, to po co w takim razie Bóg by dawał księgę, która nie ma z nami żadnego związku? I wtedy odpowiedź preterystów jest idealistyczna. Mówią, bo te rzeczy się wypełniły w przeszłości, ale my mamy dalej pewien symboliczny ich opis, żeby nam to dzisiaj jakoś służyło. Rozumiecie, o co mi idzie? Czasem preteryzm nie jest związany z idealizmem danego autora i czasem idealizm teologiczny danego autora nie wynika z jego, czy nie ma związku z jego preteryzmem. Rozumiecie? Ale często są tak w każdym razie i idealizm, i preteryzm przeczą temu, jakoby Księga Objawienia miała jeszcze coś do powiedzenia w sensie proroczym, cokolwiek dla nas dzisiaj. Rozumiecie, o co mi idzie? Preteryzm mówi, wszystko już było. Idealizm mówi, to się w ogóle nie miało zdarzyć. To się w ogóle nic nie musi zdarzyć, to nie ma sensu. No szarańcza z włosami jakby kobiety, co gryzie ogonem, jakby o czym my w ogóle mówimy, no nie? To jest takie podejście, w które bardzo często celowo, kochani, celowo, bo jest w tym pewien cel, pokazuje Księgę Objawienia jako nawarstwienie symboli zbyt skomplikowanych do zrozumienia. Okej? Podam wam przykład. Bo jednym z reprezentantów preteryzmu teologicznego jest w zasadzie także historyzmu częściowo, ale głównie preteryzmu i idealizmu jest Kościół rzymskokatolicki. Okay? Kościół rzymskokatolicki uważa, że cała Księga Objawienia nie jest na temat jakichś rzeczy, które się dopiero mają, prawie cała Księga Objawienia nie jest na temat rzeczy, które się mają wydarzyć, nie? Okej, w Kościele rzymskokatolickim niektórzy przebąkują o tym, nawet katechizm rzymskokatolicki przebąkuje o tym, że nie, jednak Jezus ma jakiś powrót, jakiegoś powrotu dokonać, ale zwróćcie uwagę, że w Kościele katolickim nawet teologicznie to nie jest jasne, czy to ma być fizyczny powrót Jezusa na ziemię. Dlaczego? Bo jeżeli by się to zaczęło głosić, to zauważcie, jeżeli wszyscy oczekują fizycznego powrotu Jezusa na ziemię, to co Jezus fizycznie rzekomo robi we wszystkich tabernakulach, we wszystkich kościołach na świecie, tak? Tak by, co się tu dzieje? Na czym polega wyjątkowość Jego pojawienia? Okej. Ale wiele... I teraz nawet tłumaczenie pierwszego wersetu. Zobaczcie, jak brzmi pierwszy werset w różnych tłumaczeniach normalnych. Pierwszy rozdział, pierwszy werset Księgi Objawienia. Objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I on to ukazał i posłał przez swojego anioła swojemu słudze Janowi. Tak? Czyli Bóg coś pokazał Jezusowi, Jezus to pokazał aniołowi, anioł przyszedł, pokazał Janowi, a Jan to pokazuje całej reszcie ludzkości. Jest to jasne? Teraz zauważcie, jak tłumaczenie tego wersetu, ja zaraz do niego wrócę, brzmi w Apokalipsie według świętego Jana w tysiąclatce, czyli w tłumaczeniu, to już jest nawet piąte, tak, wydanie księgi, bo żeśmy tu sobie przed nagraniem sprawdzali, tysiąclatki. Tak, pierwszy rozdział, pierwszy werset katolickiego tłumaczenia po polsku brzmi: objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co musi stać się niebawem, i teraz uważajcie na to, i co on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków. Nie wiem, czy popatrzcie na ten werset, który tu macie, i zobaczcie to jeszcze raz. Jak on to oznajmił? Za pomocą znaków. Która niby część tego wersetu? Rozumiecie? I teraz za pomocą znaków. Pamiętam, jak ktoś mi parę lat temu przysłał nauczanie z jakiejś rekolekcji czy czegoś w tym stylu prowadzonych przez bardzo sławnego polskiego internetowego kaznodzieję, którego przecież nikt nie wie, jak się nazywa. Jest to wszystko rzeczywistość bardzo symboliczna, bardzo duchowa, bardzo alegoryczna. Całe rekolekcje były tam wielkopostne zapewne, ale nie wiem, bo może adwentowe były poświęcone, czy oparte na tekście Apokalipsy, czy też Księgi Objawienia Janowego. I zaraz na wstępie, chyba to było nawet pierwszy wstęp do tych wszystkich rekolekcji, tenże sławny kaznodzieja, ale powiedział dokładnie to, co ja, wiecie, on jest nawet dla katolików kontrowersyjny, ale tutaj nie było żadnych kontrowersji. On przeczytał ten werset i powiedział, mówi, że no, Księga Objawienia to jest księga, która zawiera całą masę symboli i znaków. I teraz ja tu sobie pozwolę powiedzieć wam, jak ja rozumiem te znaki, ale jakby nie spinajcie się, no bo wiecie, o co chodzi. No od tego są znaki, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Tak?
Dobrze, przepraszam, ja teraz może przegiąłem, ale jakby, bo to było delikatniej powiedziane, ale koniec końców taka była myśl. Apokalipsa nie jest od tego, żeby z niej coś rozumieć. Ona jest od tego, więc nie ma co się rozpędzać. Błaszkiewicz tam się uspokój ze swoimi tam 3,5 roku, 42 miesiące, myślałby to. Nie, 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 nie. To jest od tego. My tu mamy się posługiwać tymi symbolami dowolnie. To jest jedna z praktycznych form teologicznego idealizmu. Czy to jest jasne? W wielu kręgach protestanckich zobaczycie wielu pastorów oficjalnie głoszących kompletny preteryzm, gdy chodzi o Księgę Objawienia. Tak? I teraz, kochani, dlaczego między preteryzmem postawiłem znak równości między preteryzmem a postmilenializmem? Owszem, pewne formy preteryzmu i idealizmu równają się też amilenializmowi, ale co to jest ten premilenializm, amilenializm, postmilenializm? Otóż, kochani, Księga Objawienia w opowieści o końcu świata tym się różni od wszystkich innych, nawet biblijnych proroctw na temat końca świata, że bardzo precyzyjnie, szczegółowo, że tak powiem, z imienia i nazwiska nazywa i pokazuje zjawisko, które nazywa się tysiącletnie królestwo. Ono po tysiącleciu staje się królestwem wiecznym, ale wprost nazywa, że będzie, że Jezus przyjdzie na ziemię, ta ziemia tam się zmieni i tak dalej, ale zanim dojdzie do ostatecznego sądu końca świata, sądu Białego Tronu tak zwanego, przez 1000 lat Jezus wraz ze swoimi świętymi zmartwychwstałymi już będzie rządzić na ziemi, na której będą też żyć normalne narody, tak? Ludzi, którzy po sądzie narodów przejdą przez tak zwany Armagedon i będą mieli prawo żyć na tej ziemi śmiertelników, tak? I teraz to zjawisko jest nazywane milenium, czyli tysiącleciem, ale chodzi o to, że to będzie królestwo panowania Jezusa na dziwnej ziemi, na której będą już zmartwychwstali ludzie. On, jako rozumiecie, objawiony Jezus, którego będzie można normalnie obserwować, ale też ludzie, którzy jeszcze będą żyć z rozmaitymi tam historiami, niekoniecznie zbawieni itd., itd. Rozumiecie, o co mi idzie? A Księga Objawienia mówi wprost, o tym posługuje się, że będzie tysiąclecie itd., itd. Tak? Teraz, co to jest postmilenializm, albo też co to jest amilenializm i czemu z tymi trendami, trzema preteryzmem, zwłaszcza z tymi dwoma preteryzmem i historyzmem one się wiążą. Ponieważ bardzo często, jakby wiecie, macie teologię, która się nie odnosi do całej teologii Księgi Objawienia, a odnosi się tylko do tego, czy mamy wierzyć w to tysiącletnie królestwo, czy nie. Tak? I teraz znowu podejścia tu są trojakie. Tak? Jedno z nich, jeszcze raz, znowu tu jestem ja, futurysta, premilenialista. Podejście premilenialistyczne mówi, że tak, tysiącletnie królestwo nastanie dopiero kiedy wróci Pan Jezus, a skoro jeszcze nie wrócił, to ani go nie było, ani go nie ma, ono dopiero będzie. A więc my teraz znajdujemy się w okresie przedmilenijnym, a więc to jest teologia premilenarystyczna lub premilenijna, premilenistyczna. Czy to jest jasne? Ona to mówi, że milenium dopiero przyjdzie. Przyjdzie dosłownie, przyjdzie historycznie i będzie naprawdę trwało 1000 lat i to będą rządy Jezusa na ziemi, rządy królewskie. Jasne? Co to jest więc amilenaryzm? Amilenaryzm jest najbardziej związany z idealizmem teologicznym, ale też częściowo z preteryzmem, ponieważ mówi, że tysiącletnie królestwo w ogóle nie ma czegoś takiego. I teraz popatrzeć, niektórzy na mnie, Gosia na mnie spojrzała, mówi, co, jak to, no przecież dopiero sobie powiedzieliśmy, że Biblia o tym mówi, jest napisane to w Księdze Objawienia. Owszem, ale widzicie, jeżeli ktoś jest idealistą, to ci powie, to jest tylko symbol czegoś. Tak? A milenializm oznacza, że nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie czegoś takiego, jak literalny 1000 lat jakiegoś królowania Boga. Tak? Teraz zobaczcie, idealistyczna w sensie rozumienia eschatologicznych proroctw teologia Kościoła rzymskokatolickiego jest też najczęściej amilenialna. Dlaczego? Ponieważ najczęstsze odniesienie się do tego, co, no skoro milenium to jest symbol czego? Uważajcie na to, odpowiedź Kościoła rzymskokatolickiego brzmi, oznacza czasy panowania Kościoła rzymskokatolickiego na ziemi. Taka jest odpowiedź stara, odpowiedź dzisiejsza, bardziej wobec dzisiejszej, wiecie, bardziej polityczna,
politycznie poprawna dzisiaj brzmi, to jest czas istnienia Kościoła rzymskokatolickiego. A więc milenium nie ma trwać 1000 lat. Milenium to jest królestwo, które sobie Jezus założył, nazwał je, oczywiście mianował papieża, jak wiemy, ci papieże by nie wiedzieli, że byli papieżami, na, wiecie o co mi chodzi, o, począwszy od Piotra, którego następcy, którego następni papieże są rzekomo następcami, nieważne. Chodzi o to, że to jest to. Kościół katolicki mówi, nie ma żadnego literalnego milenium, ale to tysiącletnie królestwo w Biblii oznacza czas funkcjonowania Kościoła katolickiego na ziemi. Rozumiecie? Niektórzy mówią, na przykład właśnie tacy, wiecie, literalni preteryści, czyli którzy mówią, wszystkie proroctwa już się wydarzyły. I wtedy co oni mówią? To co to jest w takim razie tysiącletnie królestwo? Oni mówią, no to jest czas oryginalnego chrześcijaństwa, pierwotnego tak zwanego chrześcijaństwa, czas idealistyczny. Czas na przykład zaznaczony tym, że w Jerozolimie wszyscy wszystko sprzedawali, składali u stóp apostołów i tak dalej. Niektórzy wręcz dosłownie mówią, że milenium jest opisane w pierwszych, w drugim, w trzecim, w czwartym, w piątym rozdziale Dziejów Apostolskich, że to jest milenium. Dopóki Kościół przez prześladowanie nie został rozproszony, dopóki se siedział spokojnie w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego, to miał swoje milenium. No i tyle. I to jest dokładnie, to miał na myśli Jan. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego preteryzm lub też... Oczywiście, jak zaraz wam przedstawię historyzm, to zobaczycie, że historyzm czasem też troszkę... Ale to o tym za chwileczkę, tak? Amilenializm oznacza niewiarę w istnienie literalne kiedykolwiek, jakiegokolwiek tysiącletniego królestwa, tak? Tylko, że to jest symbol czegoś. Postmilenaryzm oznacza co? Że era tysiącletniego królestwa już miała miejsce i my żyjemy po niej. Dlatego to jest postmilenaryzm. Teraz ktoś powie, no ale jak to jest możliwe? No właśnie wam podałem przykład. Preteryści, a więc ludzie, którzy teologowie, pseudoteologowie, którzy uważają, że proroctwa już po prostu tyczyły się przeszłości, że się już wypełniły, oni mówią, wypełnienie proroctwa o tysiącletnim królestwie to był kościół pierwotny w Jerozolimie. To jest jeden z przykładów. To nie jest jedyny przykład. Nie chwytajcie mnie potem za słówka, że znaleźliście jakieś inne koncepcje. Ja tylko wam podaję przykłady. Czy to jest jasne? Bo zaczynacie studium poważne, osobiste, przynajmniej niektórzy Księgi Objawienia, będziecie musieli się zetknąć z tymi poglądami, okej? Okay? Dlaczego, bo teraz wiecie, nie ma co się zaindyczyć teraz ojejku, jak tak można, nie? Tylko, no ale dlaczego to podejście jest nonsensowne, tak? Bo ono nie szanuje Słowa Bożego, najzwyczajniej w świecie, tak? Mamy tak wiele w Starym Przymierzu zapowiedzi konkretnego zakończenia cywilizacji ludzkiej taką, jaką znamy. Tak? Mamy zapowiedzi nadejścia czegoś, co się nazywa Dniem Gniewu. Na co? Na całą Ziemię. W tak precyzyjnych, konkretnych opisach, że rozumiecie, twierdzenie, że one wszystkie mają charakter symboliczny, jest nonsensowne. I teraz my nie mamy czasu na to, żeby to rozważać, tylko po prostu ma charakter nonsensowny. Tak? Tego typu podejście. To jest kompletne... jeżeli ktoś chce się przekonywać, ja rozumiem, że jego podejście osobiste, bo tak sobie zdecydował do Biblii, jest takie, żeby całą Biblię odczytywać tylko jako symbole, tak? Ale wtedy te symbole będą dla każdego oznaczać to, co sam będzie chciał, wiecie, o co mi idzie. Natomiast Biblia, w momencie, kiedy mówi o tym, że Jezus się urodził, nie ma na myśli żadnej symbolicznej historii, chociaż są i tacy, którzy tak uważają, to jest pewien taki symbol, nie? Jezus tak naprawdę się nie urodził, nie był żadnym człowiekiem, nie był kimś i tak dalej, i tak dalej. Nie! To wtedy masz problem w ogóle z całą tą historią. To może być byle jaka historia, byle kogo. Tak? Ale jeżeli podchodzimy do opisów, że Jezus się urodził, że urodził się z kobiety, ale ta kobieta była dziewicą, ale jak to się stało? No ale tak się stało, a była gwiazda na niebie, a potem uciekli do Egiptu i tak dalej. No to jeżeli, rozumiecie, jeżeli my nie rozumiemy, że to są konkretne historyczne opisy, my się możemy nie zgadzać, wiecie, że to są fakty, ale chodzi o to, że ktoś je przedstawił, że takie były fakty. Na przykład zmartwychwstanie Jezusa jest przedstawiane nie jako symbol, ale jako fakt historyczny. Czy to jest jasne? Ewangelia Łukasza to jest Ewangelia i Dzieje Apostolskie. To są księgi opisujące, księgi kronikarskie, opisujące prawdopodobnie niewierzącej osobie, albo która dopiero zaczyna wierzyć na dworze
cesarza Nerona, opisujące konkretne historyczne zdarzenia, a nie, rozumiecie, jakąś symbolikę jakiejś mitologii, którą komuś... Dlaczego? Ponieważ te konkretne historyczne zdarzenia wyjaśniają tej osobie postępowanie Pawła, co on głosi. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? To otwórzmy sobie tylko Ewangelię Łukasza. Zobaczcie, jaki ona ma wstęp. Ona ma konkretnie, ktoś może nie wierzyć w to, o czym pisze Łukasz, ale on mówi, ale ja uważam, że to, co tu opisuję, to są fakty historyczne, to nie są jakieś brednie. Okay? Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. To jest historia, to jest kronikarstwo tutaj, tak jak je nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacnę Teofilu. Widzicie, o co mi chodzi? Naoczni świadkowie, konkretne wydarzenia opisane po kolei. I teraz Łukasz opisuje narodzenie się z dziewicy, tak? Łukasz opisuje zmartwychwstanie Chrystusa, podobnie jak inni, ale on mówi, inni też się tym zajmowali i oni się nie zajmowali mitologią. Moje twierdzenie jest takie, że to są wydarzenia historyczne. Okay? I teraz charakter tych opisów jest dokładnie taki sam, jak charakter opisów Dnia Pańskiego, czyli tak zwanego Dnia Gniewu, z którym teologia chrześcijańska wiąże powrót Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus wróci na ziemię, wydarzą się konkretne zmiany na ziemi. Tak? Narody całe ich doświadczą. Jeszcze raz, Jan mówi wyraźnie, pierwszy rozdział, siódmy werset Księgi Objawienia, on przyjdzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. Jak? Fizycznie. I tego się tyczy Księga Objawienia. Tak? A więc jeżeli ktoś mi mówi, nie, trzeba rozumieć Księgę Objawienia symbolicznie, to jest... owszem, ona w wielu symbolach mówi, ale o rzeczach, które się naprawdę wydarzą, a nie, o tym jeszcze dzisiaj powiem wam więcej, tak? Które się naprawdę wydarzą, a nie o symbolach, które mają mówić o rzeczach, które się nam dzieją tylko i wyłącznie w duszyczkach, tak? Teraz, jeżeli preteryści mówią, nie, my się zgadzamy, tylko to już było, to wtedy moje pytanie brzmi, otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 19 rozdział. To już było? To proszę mi pokazać, kiedy konkretnie miało to miejsce, bo ja nie pamiętam. Jakby to miało miejsce, czyli każde oko zobaczy co? Na niebie. 19 rozdział, 11 werset. To, co Jan wcześniej proroczo zobaczył. Dosłownie, literalnie. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Niebo otwarte, z którego Jezus zjeżdża na koniu. To jest dokładnie to. Jego oczy były... To jest dokładnie to, o czym na początku w siódmym, pierwszym rozdziale, siódmym wersecie wiedział. Każde oko go zobaczy. Jak? Tak! Ktoś pamięta takie zjawisko? Cały świat by to musiał widzieć. Wiecie, o co mi chodzi? No i kiedy? Kto to opisał? Więc jeżeli... I teraz rozumiecie, jedna bardzo istotna rzecz, kochani. Księga Objawienia, zaraz wjadę w historyzm, ale Księga Objawienia nie jest opowieścią wszechczasów o wszechczasach. Jeżeli byśmy się dobrze jej przyjrzeli, owszem, pokazuje, co się dzieje w niebie, w bezczasie, w wieczności doświadczanej jako brak przepływu czasowego, ale uważajcie, większość rzeczy, które Księga Objawienia opisuje, że będą miały miejsce w czasie, to opisuje konkretnie czas 3,5 lat. To jest 3,5 roku. Konkretne 3,5 roku. Konkretne 42 miesiące. Co do dnia większość wydarzeń potem opisuje jeden konkretny dzień, od którego się zacznie nowy etap, kiedy Jezus wróci na ziemię. Potem mówi, potem będzie 1000 lat. Tak? Ale jeszcze raz, najwięcej wydarzeń, o jakich mówi Księga Objawienia, to są wydarzenia, które wręcz są zaznaczone, rozumiecie, dniami konkretnymi. Tak? Miesiącami, latami. To jest bardzo krótki okres czasu, który posiada swoją chronologię i jeszcze raz, ja nie widzę żadnej takiej chronologii ani za czasów Nerona, ani Domicjana, ani Domikletesa, ani Pontifraktera Musa.
A to, że teraz takiego gościa wymyśliłem, to też tylko z tego wynika, że ktoś jeszcze większą wyobraźnią się musi posłużyć, żeby dostosował te konkretne, rozumiecie, rozciągnięcia, czasy, okresy, zdarzenia, postaci, szczegóły, które są opisane w Księdze Objawienia, żeby je dostosował, że to oznacza Nerona, a tamto oznacza coś. Jak ktoś nie zna historii i ktoś nie zna Księgi Objawienia, to mówi, o, to chyba tak. Ale jak znasz jedno i drugie, to mówisz, że się w ogóle nijak nie trzyma kupy. Jak się, to, co to ma z tamtym wspólnego? Absolutnie nigdy nic. Otwórzmy sobie, tylko bo skończę to szybciutko jednym cytatem. Jeżeli wam się wydaje, że to jest nowy trend, to wam tylko przypomnę, co pisał do Tymoteusza Paweł. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Od 16 wersetu. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 16 wersetu. Zauważcie, przed czym, czy przed kim wręcz przestrzega Tymoteusza Paweł. Pisze tak: unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Tak? I teraz, no kompletne nonsensy, które się wciska chrześcijanom jako niby głęboką teologię. Co? On mówi, no na przykład do nich, do takich, których ta mowa czczai, kompletnie bezsensowna, ale w którą się wierzy, do nich należą Hymenaios i Filetos. Zwróćcie uwagę, 18 werset, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, twierdząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Oczywiście, no my wszyscy wiemy, że zmartwychwstanie już nastąpiło, ale że nastąpiło zmartwychwstanie kogo? Pana Jezusa. A oni głosili, że powszechne zmartwychwstanie już nastąpiło i że my już nie mamy co czekać na jakieś kolejne. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, o co chodzi? Więc zobaczcie, to jest jedna z pierwszych form preteryzmu. Ktoś wyszedł i powiedział, na jakie zmartwychwstanie wy chcecie czekać? Nie? Na jakie zmartwychwstanie? Teraz widzicie, wyrazem walki z tą formą preteryzmu, czyli wiary, że zmartwychwstanie już nastąpiło, jest chociażby pierwszy list do Koryntian Pawła. W pierwszym liście do Koryntian rozdział, w zasadzie cały rozdział 15. Tak? Od początku tego rozdziału Paweł mówi, oznajmiam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, a potem zaczyna mówić, tłumaczyć, czym jest zmartwychwstanie. Najpierw tłumaczyć, że Chrystus zmartwychwstał naprawdę, gdyby ktoś twierdził, że to jakieś były dziwne rzeczy, a następnie, że wszyscy doświadczają śmierci, ale zobaczcie 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 23 werset, zmartwychwstaną dopiero we właściwej kolejności, tak? To jest 22 i 23 werset 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni dopiero. Widzicie to, tak? Każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, gramatyka grecka, już został ożywiony. Ale potem dopiero ci, którzy należą do Chrystusa. Kiedy? W czasie jego przyjścia. Widzicie to? Czy Chrystus przyszedł? Nie. Więc czemu niektórzy z was twierdzą, że albo nie ma zmartwychwstania, albo że już doszło do powszechnego zmartwychwstania? Dalsza część tego rozdziału, zauważcie, Paweł mówi, w jakich ciałach my zmartwychwstaniemy. Pamiętaj, nie będę teraz tego cytować, ale mówi wyraźnie, że te ciała będą się różnić od tych ciał, w których my dzisiaj funkcjonujemy, co jest kolejnym dowodem na to, że Paweł dyskutował z tamtą herezją. On mówił, jeżeli doszło do powszechnego zmartwychwstania, to czemu my dalej funkcjonujemy w tych samych ciałach? Tak, proste. Nie doszło do powszechnego zmartwychwstania. Tak? Otwórzmy sobie jeszcze na zupełnie sam koniec tego zagadnienia. Objawienie. Księgę Objawienia, 22 rozdział. Zanim przejdziemy do... Chociaż, dobra, jeszcze może... zanim tam przejdziemy. Historyzm jeszcze nam objaśni. Co to jest historyzm? Otóż on jest trochę związany z idealizmem, trochę z preteryzmem, czasem nie jest. Co to jest historyzm? To jest twierdzenie na temat w ogóle eschatologii, czyli proroctw i teologii końca czasów, ale zwłaszcza na temat Księgi Objawienia, że Księga Objawienia nie mówi o jakichś konkretnych, szczegółowych wydarzeniach bardzo krótkiego okresu końca czasów, ale że mówi o całej historii Kościoła od początku jego istnienia, od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba, aż do momentu, kiedy on wróci z tego nieba. Nie?
I teraz zauważcie, jeżeli tak jest, no niekoniecznie całą księgę, inaczej, na przykład tak, wiecie, jak bardzo przeze mnie ceniony nauczyciel, jak Watchman Nee, on co do całej Księgi Objawienia ma podejście futurystyczno-premilenialne, tak? Z wyjątkiem drugiego i trzeciego rozdziału, nie? Według mnie osobiście, od razu się z góry z wami dzielę, ja wam tą koncepcję Watchmana nie przedstawię, to zresztą nie jest tylko jego koncepcja, ale na przykład do drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, czyli do tak zwanych listów do siedmiu kościołów, podejście Watchmana nie jest właśnie historyzujące, tak? Czyli my tam mamy konkretnie siedem listów, które według mnie są napisane tylko i wyłącznie, ja się z tym trendem teologicznym zgadzam, są napisane do konkretnych kościołów, które w tamtym czasie istniały, siedmiu. Rozumiecie, nie? Natomiast Watchman mówi, nawet jeżeli, to te kościoły, uważajcie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ja się zgadzam, bo tych kościołów było więcej w Azji. Przynajmniej dziewięć głównych ośrodków, a nie siedem. Więc pytanie brzmi, czemu do tych siedmiu akurat, a czemu dwa przynajmniej pozostałe, jeżeli nie dziesięć pozostałych Pan Jezus pominął. Więc owszem, mogę się zgodzić z tym, że tamta sytuacja tych konkretnych kościołów odzwierciedlała sytuację kościoła w innych wiekach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale uważajcie, Watchman Nee ma na przykład, bo nie tylko on, ma podejście inne. Mianowicie on uważa, że tych siedem kościołów, nie chodzi o to, że one istniały w tym samym czasie, ale one oznaczają kolejnych siedem epok istnienia kościoła. Czy to jest jasne? Nie? Więc ogólnie rzecz ujmując, co do całej reszty proroctwa Księgi Objawienia, Watchman Nee jest futurystą, premilenialistą, z wyjątkiem drugiego i trzeciego rozdziału, w którym jest historycystą, czy też historystą, tak? Czyli on uważa, że drugi i trzeci rozdział to też jest proroctwo na temat całych dziejów Kościoła. Czy to jest jasne? Historyzm natomiast ogólnie w teologii zakłada, że wszystko w Księdze Objawienia się odnosi do jakichś elementów, wiecie, historii Kościoła, że pewne rzeczy opisują to, co miało miejsce w V wieku, inne rzeczy opisują to, co miało miejsce w X, w średniowieczu, w czasach renesansu itd., itd., że jakby to, dopóki Pan Jezus nie wróci, to Księga Objawienia opisuje wszystkie, całe dzieje Kościoła, tak? Jeszcze raz, znaczy, wszystkie rzeczy, o których będziemy czytać, które będziemy wyczytywać z Księgi Objawienia i tak dalej, mają tak konkretne zaczepienie historyczne, że ja, rozumiecie, w sensie i to zaczepienie jest zaczepieniem w konkretnym, bardzo krótkim okresie przed powrotem Pana Jezusa, albo w okresie już po tym, jak On wróci na ziemię. Że ja nie bardzo wiem, który w ogóle fragment Biblii miałby być przypisany w ogóle jakiemuś innemu okresowi, rozumiecie? Watchman powiedział, no listy do siedmiu kościołów. Okej, to tu się możemy kłócić i się przyjrzymy. Czemu niektórzy, na przykład Watchman, uważają, że te dwa konkretne rozdziały mówią o historii Kościoła? Jeszcze raz, żeby nie było, to nie jest tak, że ja się w ogóle nie zgadzam z jego trendem, tylko według mnie nie jest to odpowiednio mocno udowodnione. Czy to jest jasne? Może tak być, ale ja tego aż tak klarownie, jak na przykład Watchman, nie widzę, żeby to z całą pewnością była opisana historia Kościoła. Jasne? Niemniej są pewne... Oni tam, ci, którzy są historystami w odniesieniu do drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, mają swoje racje i o tych racjach też będziemy mówić, tych racji nie pominiemy. Ale mnie chodzi teraz o historyzm, który uważa, że cała Księga Objawienia mówi o historii Kościoła aż do powrotu Pana Jezusa. Teraz widzicie, dlaczego często historyzm jest amilenialny? Ponieważ właśnie historyzm mówi, skoro cała Księga Objawienia, aż do 22 rozdziału, mówi o tym, że o historii Kościoła, to również tysiącletnie królestwo, a nawet zstępująca z nieba niebieska Jerozolima, już musiały gdzieś mieć miejsce. Więc na przykład znajdziecie no przegigantyczne, prześmieszne, przekrętne koncepcje, na przykład o tym, że niebieskie Jeruzalem to jest Matka Boska i że jej objawienia to jest niebieskiej, to jest niebieska Jerozolima zstępująca z nieba na ziemię. I że ona w ogóle, no po prostu, za każdym razem, kiedy ona zstępuje, no to jest dokładnie to, tak? A na przykład ruchy wyznające ją jako niebieskie Jeruzalem, to jest właśnie tysiącletnie królestwo, które ona sobie założyła i tak dalej,
i tak dalej. Rozumiecie już, jak historyzm nagle może się stać to twierdzenie, że Księga Objawienia mówi tylko i wyłącznie o historii Kościoła do momentu powrotu Pana Jezusa i ich twierdzenie jest takie, że no nadal w 22 rozdziale Kościół woła przyjdź Panie Jezu, a więc do 22 rozdziału nie ma opisanego powrotu Pana Jezusa. Jakby ciekawa logika, nie wiem czy widzicie, no ale taka jest, okej? Okay? Więc to jest logika historyzmu. W Księdze Objawienia chcę wam tylko to pokazać, tak? Mamy mnóstwo tego typu fragmentów. Zobaczcie, Księga Objawienia, 11 rozdział, 2 werset. Jest mowa o tym, że istnieje świątynia w Jerozolimie, które tam, ta świątynia ma być zmierzona i teraz do tego, kto ma mierzyć, Pan mówi, dziedziniec zewnętrzny, to jest 11 rozdział, 2 werset, dziedziniec zewnętrzny wyłącz i nie mierz go, ponieważ został dany poganom, dziedziniec zewnętrzny. I nagle masz tu informację, no to jest symbol tego, że poganie coś tam, ale to jest, rozumiesz, konkretna liczba, która się potem powtarza na różne sposoby w wielu miejscach i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Tu nie chodzi o obecność pogan w Jerozolimie w ogóle. Czy rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o konkretne zjawisko 3,5 roku, 42 miesiące, często podawane w dniach, okay? Panowania pogan w Jerozolimie, w której przejmą świątynię. Czy to jest jasne? Jerozolima bez świątyni nie jest tą Jerozolimą, o której mówi ten fragment. To musi być Jerozolima, w której jest świątynia, którą przejmą poganie, w której zasiądzie zwierzę, czyli bestia, czyli antychryst i uzna siebie za Boga na 3,5 roku. I to będzie tylko tyle, ile będą naprawdę poganie panować w Jerozolimie. Rozumiecie? Teraz niektórzy mówią, to są symbole. Jeżeli to są, zobaczcie, na przykład w 13 rozdziale, gdzie jest właśnie mowa o bestii, w piątym wersecie, to jest dokładnie to samo jej powiedziane. Dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Kto zna Księgę Daniela, wie, że to jest ten mały rożek, który mówi rzeczy wielkie i bluźniące przeciwko Bogu. Tak? I teraz zobaczcie, jak długo dano jej też moc, aby działała, ale tylko przez 42 miesiące. To jest konkretnie napisane. To nie chodzi o działanie zła wszechczasów, jakieś dziwne rzeczy, o konkretne wystąpienie jednej konkretnej postaci, która bluźni przeciwko Bogu, jak nikt do tej pory nie bluźnił, tak? Ale teraz zobaczcie, wróćmy do tego 11 rozdziału, niektórzy mówią, to jest wciąż symbol, 42 to jest liczba. I czego to jest symbol? Nikt nie wie, ale to jest symbol, tak? W ramach tych 42 miesięcy pojawią się w Jerozolimie świadkowie i teraz zobaczcie 11 rozdział, siódmy werset, jest powiedziane, że bestia, ta, która właśnie w ciągu tych 42 miesięcy deptania świątyni i miasta świętego będzie też bluźnić tam rozmaite rzeczy. W siódmym wersecie jest powiedziane, gdy dopełnią swojego świadectwa ci dwaj świadkowie, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i ich zabije. I teraz to będzie symboliczne, no bo niektórzy mówią, tak, to w kościele symbolizuje coś tam, no dobrze, ale za chwilę się w 11 wersecie dowiadujemy, że czas ich śmierci będzie wynosić konkretnie 3,5 doby, okej? Okay? Po 3,5 dniach duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli z powrotem na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Z reszty opisu, z kontekstu dowiadujemy się, że oni naprawdę byli zabici, ale naprawdę zmartwychwstali w dniu, kiedy zmartwychwstania wszystkich wierzących, bo za chwilę oni są pochwyceni na obłoki, podobnie jak pozostali i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? A więc my się dowiadujemy tu, bardzo literalnie, że 3,5 dnia przed powrotem Pana Jezusa na ziemię bestia będzie w największym szale swoich iluzji myśleć, że pozbyła się ostatnich świadków Chrystusa na ziemi. My o tym dokładnie wiemy. 3,5 dnia przed powrotem Chrystusa na ziemię wszyscy się wreszcie zaczną cieszyć, że ostatni dwaj zginęli, już więcej świadków nie ma. Nie? Co swoją drogą bardzo interesującą rzecz nam mówi na temat pochwycenia Kościoła. Że jak ci dwaj zginą, to już więcej nikogo nie będzie. Jest pytanie, co wtedy z armią 144 tysięcy i tak dalej. Ale jeszcze raz, to są zagadnienia, które cały sezon przed nami. Teraz tylko nie wiem, czy widzicie, macie w Biblii, jakby czego symbolem to ma być?
to są tak zawiłe symbole, że naprawdę byle czego wtedy. Lub też masz bardzo konkretny, literalny opis 42 miesięcy, czyli 3,5 roku czegoś, w ramach którego działają jacyś ludzie, z nimi walczy przywódca światowy, zwany tutaj bestią, który ich zabija na 3,5 dnia, bo potem Pan Jezus, wracając, wskrzeszając wszystkich swoich, ich też wskrzesza i ciągnie ich do swojej chwały. No amen? Wszystko inaczej, nic się w Biblii nie będzie łapać, jeżeli pewnych faktów, które są nam jasno opisane, jako jasno opisanych, nie przyjmiemy. A zatem rozumiecie, mamy łączące się ze sobą takie cztery trendy teologiczne, ale one na różne, znajdziecie różne miksy ich, tak? To jest preteryzm, czyli przekonanie, że nawet jak coś było proroctwem w Biblii, to się już dawno w przeszłości wykonało. Historyzm to jest przekonanie, że zwłaszcza Księga Objawienia jest proroctwem ogólnym na temat historii Kościoła, a nie na temat końca czasów. Postmillenializm, czyli że milenium jest czegoś symbolem i to już miało miejsce w przyszłości. I amilenializm, czyli twierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak milenium. Milenium jest symbolem niczego konkretnego historycznego. Milenium jest ogólnie symbolem niehistorycznej rzeczywistości. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? I teraz zauważcie, zanim pójdziemy dalej, muszę przeczytać jedną rzecz. Mianowicie ta księga, jeżeli wyprorokowała masę rzeczy, to jeżeli jakąś rzecz wyprorokowała w historii Kościoła, to właśnie wyprorokowała preteryzm, historyzm, postmillenializm i amilenializm. I wyraźnie przed tymi trendami przestrzegła. Sama ta księga, już pomijam, że one się kupy nie trzymają, żadnego sposobu sensownej interpretacji tekstu, hermeneutyki, egzegezy się nie trzymają kupy, ale Księga Objawienia sama o nich mówi w 22 rozdziale, a więc na samym końcu, w wersecie 18 i 19, i w ten sposób podsumujemy, to jest mój surowy, ale no, prawdziwy komentarz do wszystkich tego typu podejść do Księgi Objawienia. To jest 22 rozdział Księgi Objawienia, 18 i 19 werset. To są słowa samego Jezusa, który mówi tak: oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży cokolwiek do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś odejmie cokolwiek ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z tych wszystkich rzeczy, które są opisane w tejże księdze. Czy to jest jasne? Ta księga mówi wyraźnie, proszę mnie rozumieć, tak jak ja sama siebie rozumiem. Proszę te słowa rozumieć tak, jak one się dają zrozumieć. I jeszcze do tego pod koniec dzisiaj wreszcie dojdziemy tego naszego dzisiejszego wykładu, żebyście zobaczyli, że już na wstępie ta księga mówi, że ona jest bardzo precyzyjnie zaznaczająca rzeczy, a nie zaciemniająca. Zresztą się nazywa księgą ujawniającą, a nie, czyli demaskującą pewne rzeczy, a nie zamaskowującą. Zamaskowującą. Futuryzm, trzeci rodzaj podejścia do Księgi Objawienia, i premilenializm. Najprościej rzecz ujmując, oznacza, że przekonanie, ale jeszcze raz, nie doktrynalne, nie bo ktoś ci każe, tylko wynikające z tej księgi, że ta księga opisuje takie rzeczy, że nigdy jeszcze one nie miały miejsca, a zatem znajdują się dopiero w futurum, czyli w przyszłości. I to właśnie oznacza futurystyczne podejście do Księgi Objawienia i do jej eschatologii, i do w ogóle eschatologii biblijnej. A zatem, że rzeczy takie jak wielki ucisk, wystąpienie Antychrysta, powrót Pana Jezusa na ziemię, sąd Armagedon, sąd nad narodami, tysiącletnie królestwo, a więc, że te wszystkie rzeczy dopiero będą miały miejsce, a nie, że są symbolami lub że już w jakiejś formie się zrealizowały w przyszłości. Czy to jest jasne? To jest futuryzm. I on oznacza, zwłaszcza wobec najważniejszego tematu, czyli tysiącletniego królestwa, oznacza postawę premilenialną, a więc ktoś, kto wyznaje teologiczny, eschatologiczny futuryzm, jest też najczęściej premilenialistą, a więc uważa, że tysiącletnie królestwo będzie konkretnym historycznym wydarzeniem na ziemi, co prawda już na nowej ziemi i pod nowym niebem, ale jednak to będzie konkretne historyczne wydarzenie tejże jeszcze istniejącej wciąż nawet śmiertelnej ludzkości, i że to miejsce będzie, i że będzie mieć to wydarzenie
swoje miejsce w przyszłości. I dlatego my teraz znajdujemy się w okresie premilenialnym, a więc przed tysiącletnim królestwem. Czy to jest jasne? I teraz dla nas tutaj zebranych, dla wszystkich, którzy też będą tego słuchać, od razu z góry mówię, cała reszta naszego podejścia, jakby, wiecie, jest to zbyt oczywiste, żeby się z tymi tematami zmagać. Będziemy trochę do nich podchodzić, dlaczego historyzm, preteryzm i tak dalej są po prostu nonsensowne. Wiem, że od jakiegoś czasu, zwłaszcza preteryzm w pewnej formie, bo się znowu jakaś książka parę lat temu po polsku pojawiła i tak dalej, stały się znowu popularne w pewnych kręgach chrześcijańskich, ale jeszcze raz, kochani, naprawdę nie chcę nikogo urazić, nie jest to moim celem. Niemniej, z drugiej strony, bardzo mocno chcę w stół uderzyć, żeby się nożyce agentów podszywających się tylko i wyłącznie pod chrześcijan, wilków, którzy wchodzą pomiędzy nas w owczych skórach, żeby się nożyce ich obecności odezwały. Okej? Bo to oni mieszają, podważają wasze wiarę niektórych, tak jak ci dwaj panowie, których Paweł Tymoteuszowi jasno z imienia wskazał, podważają, wywracają wiarę niektórych, twierdząc, że nie ma co wierzyć w przyszłe ziszczenie się, realne, dosłowne, historyczne ziszczenie się proroctw z Księgi Objawienia, bo one już miały miejsce, wszystko to już się wydarzyło w przeszłości, a my teraz tylko ewolucyjnie powoli z nieba, z ziemi zrobimy niebo. Jeszcze raz. To jest nieprawda i albo ktoś, kto to głosi, jest świadom tego, że okłamuje chrześcijan i próbuje za sobą pociągnąć wielu, żeby wiarę ich wywrócić, albo też drugie, to jest ktoś, kto sobie zbudował jakąś doktrynę taką i może nawet w nią wierzy, ale wówczas świadczy to o czym? O jego analfabetyzmie biblijnym, a zwłaszcza o tym, że nie zna, nie rozumie, a być może nawet nie przeczytał uważnie Księgi Objawienia samej w sobie, ale nawet jeżeli przeczytał, to nie w połączeniu z całą resztą proroctwa biblijnego, które jest spójne. Czy to jest jasne? Widząc co, jakie fragmenty Księga Objawienia cytuje, do których się odwołuje, to nie jest tak, że ona pewnych fragmentów nie wyjaśnia, ona tylko hasłowo wrzuca jakiś temat, ponieważ wie, że ten temat jest szczegółowo wyjaśniony na przykład w Księdze Daniela na przestrzeni, rozumiecie, trzech czy czterech rozdziałów. Bardzo szczegółowo, więc w związku z tym Księga Objawienia o tym nie mówi. Z drugiej strony mówi o pewnych zjawiskach konkretnych geograficznych, o których na przykład cała reszta Biblii do tej pory nie wspominała. Tak? Czyli jak Biblia mówi, że zmieni się geografia na ziemi wraz z powrotem Pana Jezusa, że na przykład Góra Oliwna zamieni się w dolinę, a Góra Syjon wyrośnie ponad wszystkie inne góry, i już nie będzie Mount Everest największą górą na ziemi, to co to oznacza? Zmiany geograficzne, ale na przykład Księga Objawienia dopiero mówi, jedną ze zmian geograficznych będzie co? Że już nie będzie morza na całej ziemi. Tak? Jest wyraźnie powiedziane, że nie będzie czegoś takiego jak morze. Nie będzie rzek? Będą. Nie będzie jezior? Prawdopodobnie będą, ale czy będzie coś, co by można nazwać morzem? Nie, nie będzie. Niektórzy czytając ze zrozumieniem księgę, na przykład ostatnio brat Tymoteusz był w Holandii, tam z naszymi braćmi, na razie teraz nie będę o tym mówił, ale pracując nad konkretnym zagadnieniem, przysłał mi bardzo wzruszający moment wierzących ludzi, którzy, rozumiecie, chcieli jakoś upamiętnić, no wiecie, Holandia w pewnym momencie była mocarstwem morskim, nie? I wielu ludzi wysyłała na szlaki handlowe, bojowe i tak dalej, i tak dalej. I teraz wielu z nich nie wróciło z tych szlaków, tylko, jak mówią marynarze, może ich pochłonęło, czy może ich zabrało, nie? I teraz pamięci tych, którzy nigdy nie wrócili do domu, bo zginęli na morzu, jest w porcie, gdzie to jest? Urk. W Urk znajduje się pomnik, który, wiecie, jakby idea była, żeby pocieszyć. No bo z drugiej strony Holandia w dawnych, zwłaszcza czasach, bardzo protestanckie, wiecie państwo, tak? Więc ktoś biblijnie do tematu podszedł i jak pocieszył wszystkich, którzy stracili bliskich na morzu, nie? Dokładnie tym cytatem. A morza już nigdy więcej nie będzie z Księgi Objawienia. Literalne rozumienie. To przekleństwo, ten żywioł, który nam wziął bliskich, tego żywiołu już nigdy więcej nie będzie. To jest jeden z takich przykładów właśnie teologii futurystycznej, premilenialnej. Tak? Więc teraz, kochani, nasze stanowisko jest futurystyczne teologicznie i premilenialne. Uważamy, że większość rzeczy, które, o których mówi Księga Objawienia, już się, nie, że się dopiero wydarzą, z wyjątkiem tych, które miały miejsce, ale dlatego, że one miały miejsce w bezczasie,
w pozaczasiu duchowym, że tak powiem, a nie na ziemi, tak? Bo jeżeli się jakieś rzeczy dzieją, działy lub będą działy dopiero w niebie, no to jest tylko pytanie, czy one już wywarły jakiś skutek na ziemię, czy nie, a nie w jakim paralelnym czasie to się dokonało w stosunku do naszego czasu na ziemi. Czy to ma sens, to teraz mówię? Dobrze. Więc, kochani, powtórzę, cała reszta tego wprowadzenia to będzie futuryzm premilenialny albo premilenarystyczny. Tak? I tu sobie aż zapisałem taką definicję. Jeszcze raz powtórzę to, co już do tej pory udało mi się powiedzieć. Księga Objawienia, kochani, zatem koncentruje się na ujawnieniu bardzo szczegółowych informacji na temat ostatnich lat, a wręcz miesięcy przed paruzją, a więc powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię, na temat samej paruzji, a więc tego, jak Jezus wróci, w jakich wydarzeniach to się dokona, oraz na temat najbliższych wydarzeń po Jego powrocie na ziemię, zwłaszcza związanych z tysiącletnim królestwem, z Jego przebiegiem, z Jego końcem, a nawet sięga ku charakterowi wieczności, jaka nas czeka. Zwróćcie uwagę, jak sobie mówimy o wyjątkowości Księgi Objawienia i wszystkim, co jest z nią związane. Autor, jeden ze współautorów Księgi Objawienia, czyli apostoł Jan, jak ktoś kiedyś powiedział, przeciekawy człowiek. Skromny, a jednocześnie sięgnął najdalej, jak tylko było możliwe i opisał najdalszą z możliwych przeszłości w Biblii i najdalszą z możliwych przyszłości. Zwróćcie uwagę. Ten sam autor. Gdzie opisał najdalszą z możliwych przeszłości? Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo i tak dalej, i tak dalej. Jak mamy opisaną najdalszą możliwą przeszłość? No, ktokolwiek zna, zwłaszcza 21 rozdział Księgi Objawienia, ten wie, o czym mówię. Tam są opisane pewne cechy przyszłości wiecznej, nawet po tysiącletnim królestwie, które będą charakteryzować całą wieczność i już nigdy na wieki wieków, amen, się nie zmienią. Rozumiecie? Więc to jest Jan. Jeszcze raz, Księga Objawienia koncentruje się na ostatnich latach, zwłaszcza ostatnich miesiącach i dniach, i wydarzeniach tych ostatnich miesięcy, dosłownie paru dziesięciu miesięcy przed powrotem Jezusa na ziemię, potem na wydarzeniach samej paruzji, a następnie konsekwencji paruzji, czyli na tysiącletnim królestwie, końcu tysiącletniego królestwa i jego transformacji w królestwo wieczne. Ale teraz, kochani, to nie wszystko. Ponieważ jeżeli mówi o tym wszystkim Księga Objawienia, ja tu sobie znalazłem cztery takie ogromne trendy, w ramach których Bóg pytania, które możemy mieć, w ramach których Bóg udziela odpowiedzi na te pytania. Jakie to są trendy? Pierwszy trend jest związany z osobą, dziełem, tym, co Jezusa. Tym, co On zrobił i co jeszcze ma zrobić jako człowiek w ramach wciąż trwającej historii ludzkości, tej dyspensacji, czy tej części historii, w której obecnie znajduje się ludzkość. Okay? Napisałem tutaj sobie, że jest to osoba, że Księga Objawienia ujawnia wiele korelacji, z których wynika na zasadzie dedukcji masę faktów, a czasem wręcz ujawnia fakty, o których wcześniej myśmy nie wiedzieli. Tak? Na temat osoby, dzieła, powrotu na ziemię i całej przyszłości Jezusa Chrystusa jako Pana. Okay? Jak mówię, że na temat osoby, to włącznie z tym, jak ta osoba wygląda i jak będzie wyglądać i jaki ma fizyczny przejaw swojego wyglądu w rozmaitych okolicznościach. No bo wiecie, tu na przykład mamy obraz mojej żony, tak, ale u sąsiadów wiszący, genialny, który pokazuje stykających się głową baranka z lwem, tak? Dlaczego on jest znaczący dla nas chrześcijan? Bo my wiemy, że to jest obraz przedstawiający jedną i tę samą osobę, ponieważ barankiem Bożym jest ten lew z pokolenia Judy, który ostatecznie zwyciężył. Amen? A więc ten obraz nam pokazuje niby baranka z lwem, którzy się spotykają, ale to jest wnętrze jego osobowości, bo to jest spotkanie w nim, bo on jest i lwem, i barankiem, tak? Ale teraz popatrzcie, otwórzmy sobie Księgę Objawienia tylko dla przykładu, tak? Tylko dla przykładu. Księgę Objawienia sobie otwórzmy pierwszy rozdział.
Nie? Zauważcie, Jan się nie bawi. Tylko on jakby mówi, rzeczy, które my głosiliśmy w Kościele w pierwszym wieku, one muszą być znane, przetrawione, rozumiane. To muszą być prawdy, którymi my żyjemy, którymi my świecimy, nad którymi się nie zastanawiamy. I on od tego zaczyna jakby rozumieć. Czyli to, czego się tyczy cała reszta Biblii, Jan jakby mówi, dobra, koniec. I jakby mówi, opowiedzmy sobie teraz rzeczy, o których sobie do tej pory nie mówiliśmy. Nie? I on to kończy naprawdę w pierwszym rozdziale, w 5-6 wersecie. Zobaczcie. Od Jezusa Chrystusa, łaska wam i pokój, mówi, tak, ale od kogo? Od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem, nawiasem mówiąc, zauważcie, wszyscy mówią, że my mamy być świadkami Jezusa. Tylko i wyłącznie Jan przedstawia Jezusa jako świadka w swojej Ewangelii i tu nazywa go świadkiem. Nikt inny nie śmie Jezusa w ten sposób opisywać czy przedstawiać. A to jest jedna z genialniejszych prawd Biblii. Czy rozumiecie, jak my wśród nas mamy apostołów, pierwszym apostołem był Jezus, my wśród nas mamy nadzorców Kościoła, pierwszym najważniejszym nadzorcą jest Jezus. My mamy być świadkami Jezusa, pierwszym najważniejszym tym, który nam pokazuje, jak być świadkiem, jest Jezus. Kolejny raz, ale okej. Więc Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem, jest pierworodnym z umarłych, już macie ogłoszone zmartwychwstanie, i władcą królów ziemi. A więc tym, który poszedł do nieba i powiedział, ja mam wszelką władzę na niebie i na ziemi, nie żadni królowie. On jest tym, który nas umiłował, zauważcie, i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i 6 werset uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. To jest wstęp, pierwsze zdania opisujące Jezusa i koniec i tyle. Jak mówi, to jeszcze co mamy pisać? Ale za chwilę mówi, otóż zobaczyłem go. Zobaczcie, 13 werset. I mówi, no, zacznijmy wreszcie, przestańmy się kłócić o to, dywagować, to są prawdy, dzięki którym my żyjemy. A teraz żyjąc, zobaczmy tego, który jest źródłem tej prawdy, którą głosimy niewierzącym. Pierwszy rozdział, 13 werset. A pośród tych 7 świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa, dalej czytam następne wersety, i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy, jak płomień ognia. Jego stopy, i tak dalej, w prawej ręce miał się... Rozumiecie, tu się Jan jakby powiedział, hej, my takim go będziemy widzieć. Więc Księga Objawienia budzi nas do właściwego widzenia Jezusa, a nie do widzenia przez pryzmat tego, kogo my głosimy niewierzącym, czy rozumiecie? Bo nawet kiedy im głosimy zmartwychwstałego, to wciąż ten zmartwychwstały jest teraz zasiadającym po prawicy mocy i wróci z obłokami, ujawniając chwałę i moc. Rozumiecie? Nie zmartwychwstanie, śmierć, zmartwychwstanie, owszem, ale on wróci w... Tak? Twoje jest moc, królestwo, chwała na wieki. On z tym wszystkim wróci. W 5 rozdziale, ale zobaczcie, więc jak tak na niego patrzymy, bo nawet baranek, tak? Tak sobie patrzę teraz na ten obraz mojej żony, my lubimy takiego baranka, taką owieczkę, taką taką główeczką, taki zimizi. Ale jak się przyjrzymy właściwym opisom baranka, to na przykład, wiecie, zobaczymy, jak ten baranek reprezentuje sobą Ojca, ale jednocześnie, jakby, wiecie, na czym polega jedność w Trójcy? No i na przykład zobaczymy jedność, bo baranek demonstruje jedność między Synem i Duchem. W jaki sposób? Patrzcie na to. To jest 5 rozdział Księgi Objawienia, 5 i 6 werset. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, mówi Jan, nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Swoją drogą, to tego się tyczy ten obraz, tak? Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci. No więc naturalnie Jan mówi, zwyciężył lew z pokolenia Judy, dajcie mi tego lwa, żebym przestał płakać. I wtedy co widzi? I zobaczyłem, a oto między tronem i 4 stworzeniami i między starszymi stał baranek. Ten baranek jest lwem, który zwyciężył, ale patrzcie, stał baranek jakby zabity, który miał 7 rogów, a nie 2. Na obrazie mojej żony to w ogóle nie ma żadnego. Stał baranek, który miał 7 rogów i 7 oczów, które są 7 duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Widzicie, jak Jan mówi w Księdze Objawienia w 1 rozdziale, zobaczcie to, w 1 rozdziale mówi w 4 wersecie,
Swoją drogą to ciekawe, jakim szacunkiem on musiał darzyć Pawła, skoro tylko Paweł posługiwał się tego rodzaju pozdrowieniem czy błogosławieństwem i on takie pozdrowienie przesyła. Ono nawet, rozumiecie, nieważne kto jaką teologię reprezentuje, wszyscy się zgadzają, że to, że Jan tu się posługuje błogosławieństwem czy też pozdrowieniem paulińskim czy też pawłowym. Nie? Tyle tylko, że w ramach tego pozdrowienia jedna postać jakoś dziwnie brzmi. Bo to musi być, rozumiecie, pozdrowienie trynitarne od Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak? Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem. Nie? I teraz niektórzy mówią, no dobra, załóżmy, że ten pierwszy to jest Bóg Ojciec, jeszcze jakoś to wyjaśnimy, potem jest Jezus, ale tu jest siedem duchów, a nie Duch Święty. Nie? Ale potem się dowiadujemy, no ale to jest siedem duchów, które są jednym wzrokiem. Nie wiem, czy rozumiecie. Te siedem duchów to jest tych siedem duchów, które przebiegają całą ziemię, o których mówi Stary Testament. Tak? Że to są oczy Boga. A teraz widzimy, że tym Bogiem jest baranek i że to są Jego oczy. Tak? Rozumiecie? Ja mam parę oczów. Tak? Ale nimi widzę to samo. To nie są dwie różne istoty. Tak? To są narzędzia tego samego wzroku. A więc zauważcie, jak Duch Święty jest przedstawiony w Księdze Objawienia jako oczy baranka, których jest siedem. Jako jeden barankowy wzrok. Widzicie to? Jak czytamy uważnie, to jest dokładnie to, co ujawnia Księga Objawienia. Osobę, dzieło Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Jego powrót na ziemię i to, co On będzie w ramach tego powrotu i po tym powrocie robił na ziemi. W 19 rozdziale chociażby znajdziemy dalszy opis właśnie osoby Jezusa, nawet fizyczny, tak, 19, jak się w pierwszym rozdziale dowiedzieliśmy, że Jego oczy jak płomień ognia, zauważcie, w 19 rozdziale otwiera się niebo i On dokładnie taki zstąpi na ziemię i taki, jaki nam już jest ujawniony w Księdze Objawienia, On taki się objawi całemu światu. Zobaczcie, 19 rozdział, 12 werset, Jego oczy jak płomień ognia, na Jego głowie wiele koron i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby Jan kontynuuje, mówi, tak jak ja Go już zobaczyłem w duchu, czy nawet fizycznie, tak Go cały świat wtedy zobaczy. Po drugie, tak, Księga Objawienia ujawnia prawdę, i to jest cały drugi trend, na temat losu tak zwanych świętych pańskich, a więc czegoś, co jest tylko i wyłącznie w Księdze Objawienia nazwane i zdefiniowane i opisane jako pierwsze zmartwychwstanie, które się należy tylko i wyłącznie Chrystusowym wiernym. Opisuje losy Kościoła, jak wygląda Kościół na ziemi przed powrotem Jezusa, jak wygląda Kościół w niebie przed powrotem Jezusa, jak następnie Kościół zjednoczy się w jedną całość, na czym będzie polegać małżeństwo Kościoła z barankiem, zamieszkiwanie Kościoła w Nowym Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej. Więc najogólniej rzecz ujmując, Kościół we wszystkich szczegółowych zagadnieniach Księga Objawienia ujawnia nam prawdy do tej pory nieznane lub też które można byłoby wykoncepować z innych części Biblii, ale nie mielibyśmy pewności, gdyby nie Księga Objawienia. Czy to jest jasne? Trzecia wielki wór tematów to są zagadnienia samego tak zwanego końca czasów albo dni ostatnich końca czasów. Tak? To jest mianowicie wielki ucisk, apostazja w Kościele, podniesienie się i dojście do władzy bestii lub też antychrysta oraz losów pogan i Izraela, a więc innych instancji niż Kościoła, wypełnienia się na przykład obietnic Izraelowi, czy one będą, czy nie będą wypełnione, co z poganami, którzy nie będą nawróceni itd., itd. Nie? Biblia pewne rzeczy wcześniej sugerowała, Księga Objawienia ujawnia nam te rzeczy. No i wreszcie, jakie będą ostateczne losy szatana jako reprezentującego wszelkie zło tego świata oraz zła samego w sobie. Jakie będą losy? Czy ono będzie trwać wiecznie, czy będzie tylko uwięzione, ale będzie wracać co jakiś czas, czy zostanie zniszczone kompletnie i do końca, także już więcej nie będzie istnieć. Jak się to dokona? Czy będą jakieś etapy tego procesu? Tutaj padają odpowiedzi na pytania, które wcześniej Biblia zadawała, sugerowała, jakie mogą być odpowiedzi, ale tutaj te odpowiedzi są klarownie, bez już żadnych wątpliwości, ujawnione. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, ostatnie dzisiaj zagadnienie i tym to nasze spotkanie zakończymy. Tak? Jeszcze raz przeczytam wam to katolicki. Ale to nie jest, wiecie, bo to ja tu czytam
tłumaczenie katolickie, ale znam mnóstwo. Nawet wiecie, dzisiaj ludzi z takich denominacji, nawet protestanckich, ewangelicznych, wiecie, które się zajmują studiowaniem Biblii i nawet tam się zdarzają, nawet wiecie, wśród baptystów, no tam to się różne rzeczy w Stanach Zjednoczonych zdarzają, ale i w Polsce, wśród wolnych chrześcijan zdarzają się tacy, którzy po prostu, nawet jeżeli nie są preterystami otwartymi i tak dalej, to mówią, nie, Księga Objawienia, no jasne, niby się nazywa, że ona coś ujawnia, ale ona jednak no tak ujawnia, że dalej nie wiadomo bardziej, co się dzieje, niż wiadomo. Nie? A więc, rozumiecie, naprawdę mają takie podejście, że jest to jakaś opowieść, ale dopiero jak się te rzeczy zdarzą, to my będziemy wiedzieli, o co to chodziło, bo z samego opisu nie można za wiele wywnioskować. Krótko mówiąc, jeszcze raz wam przypomnę to tłumaczenie z tysiąclatki, jeszcze raz, już nie odnosząc się tylko do katolików, ale też do wielu innych trendów teologicznych, że no, takie mają podejście, że no, więcej tu jest niejasnych symboli niż jasnego przekazu z tych znaków wynikających. A więc wielu uważa, że on wysłał swojego anioła i oznajmił przez niego za pomocą znaków, co się ma dziać. Ale my tych znaków dzisiaj nie rozumiemy. Otóż, kochani, jak wam powiedziałem i sobie też, i to jeszcze raz powtórzę, że Księga Objawienia ma inną perspektywę, to ma naprawdę inną. Także, gdy chodzi o to, czy coś ujawnia, czy coś ujawnia zaciemniając. Okej? Okay? Kochani, istnieje jedna księga w Starym Przymierzu, do której Księga Objawienia wielokrotnie nawiązuje wprost i ją cytuje, i jest to Księga Daniela. Okej? I teraz widzicie, jeżeli my gdzieś w Biblii mamy księgę, która posługuje się mnóstwem symboli, z których, wiecie, pewne całe ciągi są zrozumiałe, bo naprawdę, no na przykład, wiecie, Aleksander Macedoński, historia wystąpienia poszczególnych imperiów, pamiętacie, jak rozważaliśmy chociażby Antychrysta, czy samą Księgę Daniela, to żeśmy o tym mówili, że naprawdę te proroctwa się wypełniły w późniejszych wiekach po napisaniu tej księgi, tak? Bo na szczęście wiemy, kiedy ona, jakby znamy granice, kiedy się pojawiły już tłumaczenia tej księgi, a kiedy potem dopiero doszło do pewnych zdarzeń. Ale widzicie, kiedy Księga Daniela mówi o wydarzeniach ostatnich czasów, wtedy Daniel otrzymuje rozkaz od Boga, który mówi, i on sam nawet mówi, ja wiem, Panie, że Ty mi powiedziałeś prawdę, tylko ona jest ukryta w symbolach, daj mi zrozumieć. A Bóg mu mówi, nie, ta wiedza będzie zamknięta aż do momentu, kiedy nie będzie można jej ujawnić. Otwórzmy sobie Księgę Daniela i zobaczmy to. Nie? Księga Daniela, to jest 12 rozdział. Kochani, w 12 rozdziale tam są dwa takie momenty. Jest ostatni rozdział Księgi Daniela, tak? Księga Daniela, 12 rozdział. Trzeci i czwarty werset, Pan tam mówi, ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków. Taka jest przyszłość, ale uważajcie, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Widzicie to? I teraz Daniel w pewnym momencie mówi, dobra, ale ja bym jednak chciał wiedzieć, tu mi się trochę udało wiedzy wydębić, to czy mógłbym jeszcze tą wiedzę wydębić? I wtedy w 8 i w 9 wersecie do takiego dialogu dochodzi. Daniel mówi, ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem, więc zapytałem, mój panie, jaki będzie koniec tych wszystkich rzeczy? I teraz zauważcie, drugi raz słyszy, wtedy odpowiedział mi, idź Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Czy to widzicie? Nie? I teraz wielu teologów mówi, nawet takich, wiecie, premilenialnych i futurystycznych, mówią, owszem, no ale my pewnych rzeczy po prostu nie wiemy i niektórzy mają skrajne podejście, my w ogóle niczego nie wiemy. Dlaczego? Ponieważ Księga Objawienia jest bardzo podobna. Niektórzy wręcz uważają, że jest jakby paralelną do Księgi Daniela, czyli jak tajemnicza, na jaki temat mówi Księga Daniela, na taki sam temat mówi Księga Objawienia, ale jak tajemnicza i symboliczna jest Księga Daniela, tak samo tajemnicza i symboliczna jest Księga Objawienia, tak? I mówią, skoro więc w Księdze Daniela Daniel się dowiedział, zapieczętuj to, a następnie idź już stąd, bo to jest zapieczętowane do końca czasów, to to samo tyczy się Księgi Objawienia. Na pewno? Księga Objawienia
22 rozdział, a więc również ostatni rozdział księgi, znajdujemy w niej słowa, które się odnoszą do słów z ostatniego rozdziału księgi Daniela, ale mówią coś wręcz przeciwnego. 22 rozdział, 10 werset. Potem powiedział do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Czy to jest jasne? Niektórzy powiadają, no nie, Fabian, nie jest to jasne, ponieważ nadal nic z tej księgi nie rozumiemy. To zaraz sobie wyjaśnimy, które rzeczy są nie do zrozumienia, ale które jednak rzeczy są do zrozumienia. Tylko pytanie brzmi, czy naprawdę ta księga jest tak samo zapieczętowana jak księga Daniela? Nie! Słowa tej księgi nie są zapieczętowane. I teraz, kochani, wrócimy do tego pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu, co też tam jest rzeczywiście powiedziane. Tak? Macie pierwszy rozdział, pierwszy werset? Zobaczcie. Ten pierwszy rozdział mówi następującą rzecz. I możecie sobie to potem sprawdzić po grecku, poszczególne wyrazy. Ja się tylko do jednego odniosę, który tu jest niezwykle znaczący. Ponieważ jak ostatni rozdział mówi, słowa tej księgi nie są zapieczętowane, tak ten wyraz wszystko nam naprawdę obiecuje. Żeby nie rzec, że wyjaśnia. Otóż, pierwszy rozdział, pierwszy werset powiada tak. Jest to, że ta księga to jest to. To jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I tutaj mamy wyraz, że rzeczywiście, czyli pokazać. No nie, jak wam powiedzieć, tu jest obraz, tu jest Biblia, tu jest tłumaczenie tysiąclecia, tu jest UBG, tu jest to, tu jest tamto, żeby pokazać. Tak? I teraz on to wziął i co zrobił? I zauważcie, UBG mamy, że Bóg mu to dał, aby ukazać swoim sługom, i mamy w UBG, że Jezus to wziął, więc i ukazał swoim sługom. Znaczy aniołowi, a ten Janowi, ale ten ukazał. Ale kochani, ten drugi wyraz to nie jest wyraz pokazać. To jest rzadki stosunkowo wyraz semaino grecki, to jest czasownik semaino, który oznacza oznaczanie. Powiedzcie zaraz, co? Kochani, żeby zrozumieć ten wyraz, pozwolicie, że się posłużę wszystkimi innymi fragmentami w Biblii, które tłumaczą ten wyraz. Dobra? Zobaczcie, Ewangelia Jana, 12 rozdział, bo ten wyraz się nie pojawia często w Biblii, więc my wszystkie, że się tak wyrażę, instancje wystąpienia tego czasownika sprawdzimy. Pierwszy raz czasownik semaino pojawia się w 12 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie w bardzo charakterystycznej wypowiedzi Pana Jezusa w 32-33 wersecie. Pan Jezus mówi tam mianowicie tak. Tam mówi, że teraz się odbywa sąd, że władca tego świata będzie wyrzucony precz. I teraz uważajcie na to. Jezus mówi tak. W 32 wersecie mówi tak. A ja, jeżeli będę wywyższony nad ziemię, czy dosłownie kiedy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. I teraz tu się pojawia czasownik semaino w zdaniu, a mówił to, aby dać znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Rozumiecie? Czyli powiedział, a co on powiedział? Czyli posłużył się pewną parabolą, tak? Pewną metaforą, że on zostanie wyniesiony, wywyższony nad ziemię przy pomocy jakiegoś narzędzia. Tak? Ale skoro mówił o swojej śmierci, to on, mówiąc symbolicznie, że zostanie wywyższony nad ziemię, nie było żadnego innego sposobu, żeby... Rozumiecie? Żydzi wtedy jak ludzi zabijali? Poniżając ich, przybijając ich do ziemi. Znaczy już nie mieli wtedy prawa, ale kamienowali ludzi, oni padali na ziemię. Tak? Inni dokonywali kary śmierci przez utopienie. Tak? Jeszcze inni dokonywali kary śmierci przez rozerwanie itd., itd. Tylko Rzymianie, nie było wtedy, wiecie, kary szubienicy, ponieważ sznury były od czego innego, a nie żeby tracić, wiecie, porządny materiał na jakieś ścierwa, tak? Natomiast drewno, okej, w związku z tym Żydzi wieszali ludzi w powietrzu, Rzymianie, dokonywali egzekucji, wyroków śmierci, wywyższając ludzi nad ziemię. Więc jak Jezus powiedział, że będzie wywyższony nad ziemię, wiecie, on jakby chodzi o co, że on powiedział, że kiedy będę wywyższony jak król na tronie, który pociągnie wszystkich do siebie, to Jan komentuje, a mówił to, i teraz tu jest 33 werset, dając znać, tu jest czasownik semaino, zaznaczając w ten sposób, kto ma wiedzieć, ten wie,
jaką śmiercią ma umrzeć. Rozumiecie, o co mi idzie? Posłużył się symbolem, ale którego rozumienie było tylko jedno możliwe. Umrę na krzyżu. Czy to jest jasne? Uwaga, dalej. Ewangelia Jana, 18 rozdział. W 18 rozdziale czytamy, w 31 wersecie Piłat tam rozmawia z Żydami i mówi im: wy go weźcie i osądźcie go według waszego prawa. Ale pamiętacie, że Żydom wtedy nie wolno było wykonywać kary śmierci, tak? Więc oni, sugerując Piłatowi, że oni się domagają kary śmierci od Jezusa, stwierdzili: ty go osądź, bo my nie możemy wykonać kary śmierci nad nim. A jeżeli ty go masz skazać na karę śmierci, to na jaką? I teraz zobaczcie, jaki tekst pojawia się nam w Biblii. Żydzi mu odpowiedzieli: nam nie wolno nikogo zabijać. I komentarz Jana w 32 wersecie jest jaki? Stało się tak, lub też powiedzieli w ten sposób, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. To jest odniesienie się do tego 12 rozdziału, że on już powiedział, że on umrze na krzyżu. I teraz oni tak poprowadzili całą sprawę, aby Jezus umarł na krzyżu. I to potwierdziło to, co on wtedy zaznaczył, że jak będzie wywyższony nad ziemię? Na krzyżu. Widzicie to? Znowu tu się pojawia jaki czasownik, dając znać, w tym imię słowie polskim semaino. Okay? Trzecia instancja to jest Ewangelia Jana, 21 rozdział. W 18 wersecie Jezus mówi również o śmierci, ale nie o swojej, tylko Szymona Piotra. Mówi mu tak: amen, amen, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię zwiąże i poprowadzi, dokąd nie chcesz. I teraz zauważcie komentarz w 19 wersecie. Powiedział to, dając mu znać, a więc znowu semaino, jaką śmiercią Piotr miał uwielbić Boga. Czy to jest jasne? I teraz ludzie powiedzą: no to, ale my nie wiemy. Chodzi o to, że Piotr go zrozumiał. Jasne? Bo on powiedział wyraźnie: wyciągniesz ręce, zwiążą cię. Teraz jest pytanie, czy w ten sposób, czy być może... No tam są konce... A chodzi o to, że powiedział to tak klarownie, że dla innych to był pewien symbol związanych rąk i tak dalej, i tak dalej. A dla Piotra to było jasne, w jaki sposób on umrze. Jasność? Mamy? A więc Jezus posługuje się znowu obrazem pewnym, ale on ma dla tego, kto ma wiedzieć, bo wie, co ten obraz oznacza, dla niego to jest klarowne, nie ma żadnej innej możliwości, to będzie znaczyło tylko to. Następna, czwarta instancja, to nie jest już Jan, to jest Łukasz, to są Dzieje Apostolskie. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, kochani, pojawia się, widzimy pierwszy raz, spotykamy się z imieniem Agabos, tak, przybyli prorocy z Jerozolimy do Antiochii i w 11 rozdziale w 28 wersecie czytamy: jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on rzeczywiście za cesarza Klaudiusza. No i teraz gdzie się pojawia tutaj? Ponieważ tu również pojawia się czasownik semaino. I teraz zobaczcie, normalnie nasze tłumaczenie jest jakie? Że Agabos wstał i powiedział: na całej ziemi będzie głód. Ale my wiemy z następnego wystąpienia, jak Agabos wraca, pamiętacie, że Agabos tak nie robi. Agabos nie mówi. Agabos robi jakiś znak. Pamiętacie, wziął sobie pas Pawła i powiedział: człowiek, do którego należy ten pas, zostanie tak samo związany i potem to nie idź do Jerozolimy. Pamiętacie, to był Agabos. I teraz uważajcie, jak dokładnie brzmi to zdanie. Zauważcie, jak zmieni się teraz niektórych z nas postrzeganie tej sceny. Tu jest napisane: jeden z nich imieniem Agabos powstał i zaznaczył poprzez ducha, to jest dokładnie ten czasownik, to jest ten czasownik, semaino, a więc zrobił coś, wykonał jakiś znak, który mu kazał zrobić duch, który oznaczał, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Czy rozumiecie, co się dzieje? Kościół to zrozumiał, ale on to zaznaczył, jakoś, wiecie, wykonał jakiś znak, który był tak klarowny, że wszyscy zrozumieli: na całej ziemi nastanie głód. Okej? I jeszcze raz, Łukasz posługuje się tym wyrazem, to będzie dla niektórych z was jeszcze większe zaskoczenie, jak bardzo ten wyraz oznacza precyzyjne oznaczenie czegoś. To jest mianowicie 25 rozdział Dziejów
25 rozdział Dziejów Apostolskich. I w 25 rozdziale Dziejów Apostolskich Festus tam przemawia do króla Agrypy i w pewnym momencie to jest bardzo istotne, ponieważ mówi jedno konkretne zdanie, w którym się posługuje czasownikiem semaino. To jest 27 werset. Tak, w 26 mówi: kazałem, nie mogę jednak o nim napisać mojemu panu nic pewnego, dlatego kazałem go stawić przed wami, to mu jest o Pawle, a zwłaszcza przed tobą, królu Agrypo, abym po przesłuchaniu miał co do napisania. Dlaczego? 27 werset Festus mówi: bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia, no zwłaszcza wiecie, do cesarza, uważajcie, bez podania konkretnego zaznaczenia opisania stawianych mu zarzutów. Jak tu jest, na jakim czasownikiem się posługuje? Semaino. Bez zaznaczenia, konkretnego zaznaczenia, jakie zarzuty ktoś mu stawia. Nie wiem, czy rozumiecie. To mogą być rysunki, niech narysują, że nie wiem, pluł na arcykapłana czy coś, ale to musi być zrozumiałe, jakby, bo jakby jest dużo gadania, ale co, zauważcie, masa oskarżeń padła pod adresem Pawła. Tak? A Festus mówi, ale jak się to ma do prawa rzymskiego? Jakby co on zrobił, że aż cesarz się ma tym zajmować? Podajcie mi jeden konkretny przykład. Więc rozumiecie, semaino oznacza oznaczenie kogoś za, lub czegoś, zaznaczenie czegoś, nawet symboliczne, ale tak, że ten symbol oznacza konkretną rzecz. I on jest zrozumiały dla wszystkich pozostałych. Widzicie, gdybyśmy my teraz sprowadzili kogoś... Ja ostatnio bardzo lubię jeździć po Czechach, nie? I oglądać i uczyć się czeskich znaków drogowych. No nie? One są, czasem jeździmy i czasem nawet z Czechami się śmiejemy z tych znaków drogowych. Na przykład, że jest ostrzeżenie, uwaga, tędy przejeżdżają rowerzyści w kapeluszach. No nie? Nie wiem, dlaczego na znakach drogowych faceci w Czechach tak, no nie jest tak? Często się pojawiają w kapeluszach, no nie? A nie jest to taka symboliczna, jest konkretna postać, że to jest kapelusz, no nie, a to jest dziewczynka z jednym warkoczem, a z drugim czymś tam i jakieś te, okej. A w Polsce jest taki, idzie chłop duży z chłopkiem małym i to wiadomo, że to jest dziecko z dorosłym, no nie, a tam jest pan w kapeluszu, a nie pani, nie? Jasne, ale powiedzmy, przyjechałby ktoś do Polski i nie wiedziałby, co oznacza białe kółko z czerwoną obramówką. Co ono oznacza w Polsce? A kompletny, nie tylko zakaz poruszenia, tylko zakaz ruchu, prawda? No widzicie, nawet my teraz musimy czekać, co to... No to jest pewne, że to nie jest to kółko z tym takim, tą belką taką, tylko to jest takie, no tam nie ma w ogóle, daj spokój. No nie, tu odtąd się trzeba, od tego znaku należy się odbić, nie? No ale wiecie, jak ktoś jedzie i nie wie, co to znaczy, to może jechać dalej, tak? No to dlatego trzeba się zapoznać ze znakami w danym kraju, ale to jest to, tak? Co oznacza białe kółko z czerwoną obramówką? Absolutny zakaz ruchu w tamtą stronę, na tamte, od tego znaku dalej. A nie oznacza, że w tym miejscu komuś objawiło się białe kółko w czerwonej obramówce, czy coś w tym stylu. To nie oznacza, że od tej pory dla mnie biel oznacza czystość serca, więc od tej pory mogę tu jechać samochodem pod warunkiem, że moje serce zostało oczyszczone krwią Chrystusa. Wiecie, o co mi chodzi? Nie, bo spotka cię policjant i powie, no cieszę się bardzo, gratuluję nowonarodzenia, ale tu nie wolno jeździć, mandat, tak? Rozumiecie, o co mi idzie? I teraz, jeszcze raz, otwórzmy sobie, bo następna instancja, następne zastosowanie tego czasownika, to jest dopiero Księga Objawienia i ostatnia jednocześnie w Biblii, to jest Księga Objawienia, pierwszy rozdział, pierwszy werset, tak? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I on to im rzeczywiście zaznaczył i posłał to przez swojego anioła swojemu słudze Janowi. Widzicie to? To, co tutaj tysiąclatka mówi, oznajmił przez niego za pomocą znaków. Nie. On to oznaczył znakami, ale niektóre są do dowolnej interpretacji, tylko jeszcze raz zauważcie, każda inna instancja w Biblii mówi, że kiedy Jezus posłużył się symbolem, to po to, żeby to było zrozumiałe, jaką śmiercią ma umrzeć, tak? Że prorok, kiedy się posłużył tym oznakowaniem, to po to, żeby wszyscy wiedzieli, że przyjdzie głód na całą ziemię, tak? Kiedy prosi o takie oznakowanie Festus, to mówi, zaznaczcie mi chociaż jedną winę, żebym miał co napisać do Pałacu Cesarskiego i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jasne?
I tu mamy ten czasownik, że Jezus to objawienie, które otrzymał od Ojca, zapisał takim językiem, aby ono oznaczało konkretne rzeczy dla tych, którzy rozumieją Jego język. A co jest Jego językiem, kochani? Jego językiem jest język Biblii. Zatem, aby zrozumieć przekaz Księgi Objawienia, musimy, wracamy i kończymy na tym, od czego zaczęliśmy, potrzebujemy zobaczyć, jak Księga Objawienia cytuje inne fragmenty Biblii. Jak zjawiska, rzeczy, zagadnienia, tematy, które porusza Księga Objawienia, już są poruszone w innych księgach Biblii i w innych miejscach Biblii, aby zrozumieć, że Księga Objawienia zgadza się z tamtymi informacjami i w jaki sposób te informacje konkluduje. Czy to jest jasne? Tak? A więc jak posługuje się już do tej pory wykorzystanymi w Biblii znakami i symbolami oraz tym, że one zostały opisane, jak już zdefiniowanymi hasłami, wcale nietajemnymi symbolami i znakami posługuje się Księga Objawienia, aby nam ujawnić kolejne konkretne dane na temat, o którym my już coś wiemy, a teraz możemy wiedzieć jeszcze więcej. Tak? To w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie zaznacza nam natchniony autor. To jest księga, która naprawdę ujawnia. Ostatnie zdanie, jakie mam napisane na dzisiejszy wykład w moich notatkach, brzmi: Księga Objawienia mówi językiem obrazowym, który wszakże zaznacza bardzo konkretnie i oznacza wszystkie potrzebne nam konkrety, tyczące się oczywiście tego zakresu dziejów, który jeszcze jest przed nami, zazwyczaj przyszłości, tak? Owszem, pewnych rzeczy my nie będziemy wiedzieli z Księgi Objawienia, tak? Ale otrzymamy takie zaznaczenie, które nam jest potrzebne. A więc czego my się mamy dowiedzieć z Księgi Objawienia, mamy się dowiedzieć. To nie jest księga do zabaw w dowolne interpretacje, reinterpretacje tych interpretacji itd., itd. To jest księga do odczytania według konkretnego kodu, który to kod został nam przedstawiony, który to szyfr został nam przekazany, abyśmy byli w stanie odszyfrować Księgę Objawienia w całej reszcie Biblii. Mamy jasność w tej kwestii? I teraz od przyszłego naszego spotkania sukcesywnym rozszyfrowywaniem Księgi Objawienia będziemy się zajmować, a na dzisiaj tyle, chociaż mnie już świeżbią paluszki u rąk i u nóg i wszystko mi świeżbi i język i głowa mi świeżbi, żeby iść dalej, ale jakoś trzeba zakończyć, żeby potem jakoś znowu zacząć. Mamy cały sezon, całe 3 miesiące, żeby się tą księgą, jeszcze raz przepraszam, wstępem do tej księgi, wstępem do otwarć głębszych komentarzy zająć. Na dzisiaj tyle. Pięknie wam dziękuję. Do następnego. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Amen.